Overgare 129. Przepracowany. Rozdział 1281. Bain marzył o odrodzeniu Atlipse. Próbował odzyskać dawną reputację Atlipse, którego imię terroryzowało i kontrolowało świat. Jego pierwszym przedsięwzięciem było ocięgnięcie w plecy byłego lantiera, który nie mógł zrezygnować ze swoich głupich uczniów. Jego drugim przedsięwzięciem było nauczenie się umiejętności lantiera przy niewystarczającym talencie. Jego trzecim przedsięwzięciem było wślizgnięcie się do pałacu i zdobycie zaufania cesarza. Działania Baina były serią trudności. Każda chwila była kryzysem. Czuł się jak chodzenie po stalowym drucie z ogromnym kamieniem na plecach. Nie pamiętał, ile razy o mało nie spadł z drutu. Jednak Bain trzymał się i stopniowo posuwał się do przodu. Potem zaryzykował, był to moment, w którym Hensler został uderzony mieczem zdrajcy, Edana, i kiedy szał spowodowany mieczem Saharu ogarnął zarówno Yandera, jak i Henslera. Po raz pierwszy od dziesięcioleci, odkąd zinfiltrował pałac, Bain użył techniki Lantiera i przeniknął przez cienie. Jego trudy dobiegły końca. Wchłonął czerwoną energię Yandera i dokończył techniki Lantiera. Będzie panował jako król ciemności i rządził światem. Niepewny drut odrodził się jako solidny kamienny most. Bain był ogarnięty pod i radością i był przekonany, że osiągnął szczyt swojego życia. Polegał na chaosie wywołanym przez Adana i udało mu się zabezpieczyć Yolandera. Potem natychmiast pospieszył do bazę w Lipsę. Zatrzymał Yolandera w ośrodku, który przygotowywał przez ponad 20 lat i wykorzystywał czerwoną energię. Powoli, równomiernie, wchłonął ogromną czerwoną energię do swojego ciała. Wtedy pojawił się duch byłego Lantiera. W przeciwieństwie do Baina, który miał wiele wad, ponieważ nauczył się technik Lantiera, techniki tej osoby były systematyczne i miały niewiele luk. Ta osoba nie mogła używać zaawansowanych technik, ale połączenie destrukcyjnych umiejętności fizycznych i wspaniałych technik przypominało dawnego lantiera. Kim do cholery jesteś? Jestem uczniem Kasima. To było niewiarygodne. W ostatniej chwili Bain został złapany przez karmę. To było w dość trudnym momencie. Byłoby mniej niesprawiedliwe, gdyby spotkał tę osobę, kiedy chciał wszystko porzucić. On powinienem był znaleźć tego gościa i go zabić. Dawni uczniowie lantier mieli jasne cele i byli wytrwali, nawet jeśli ich talent nie wystarczał. Przypomniał Bainowi argument byłego lantiera, że osiągnął szczyt w swoich dziedzinach. Przypomniał sobie słowa byłego lantiera, który powiedział, że gdyby obaj uczniowie zostali wybrani na lantier i współpracowali, byliby potężniejsi niż 25. pięć. Lantier. Nie, nie powinien dać się zwieść z wowem tego gościa. Bain już się go wyparł i zdradził. Bain z rykiem pozbył się starych wspomnień i wsunął się w cień. Jego zamiarem było dźgnięcie Fakera w plecy, ale Fakier na to nie pozwolił. Kontrolował cień i zamienił go w ciernistą ścieżkę, także że Bain nie miał innego wyboru, jak tylko wyskoczyć i odrzucić cienia. Natychmiast ukrył się w innym cieniu i był gotowy do ataku, gdy dziesiątki sztyletów cienia uderzyły jego ciało. To było następstwo cienia, które ukrywał, zmieniając się w dziesiątki ostrze. Ten dominacja drugiej osoby nad cieniami znacznie przewyższała bain. Cienie, które już kontrolował, zostały zabrane i walka nie mogła się odbyć. Dodatkowo szybkość drugiej osoby w kontrolowaniu cieni była prawie dwa razy większa niż szybkość baina. Zdolności fizyczne również były dwukrotnie wyższe. Kełk, poziom techniki ciała był inny. Inaczej było radzić w sobie, gdy przeciwnik delikatnie uniknął, a następnie kontratakował kopnięciem, które było dwa razy szybsze i dwa razy mocniejsze. Dzięki Fakerowi, Bain był w stanie dostrzec ogromną ścianę, którą poczuł, gdy zaatakował była lantiera, ale nie był w stanie odebrać mu życia. To była ściana, której by nie poczuł, gdyby Bain nie miał obsesji na punkcie technik lantiera. Gdyby nie użył technik lantiera, a zamiast tego użył swoich własnych wrodzonych technik do decydowania o zwycięstwie lub porażce, nie straciłby wiele siły fizycznej z powodu używania czerwonej energii i miałby przewagę w bitwie. Jednak Bain dokonał błędnego osądu. Wierzył, że byłby silniejszy, gdyby użył niekompletnych technik lantiera, a nie własnych umiejętności. Chociaż to prawda, problem polegał na tym, że druga osoba była dobrze zorientowana w technikach Lampiera. Myślisz, że w tym momencie się poddam. Czerwona aura uniosła się z ciała Baina. Wyciągnął czerwoną energię Lendera, która nie była jeszcze w pełni jego własną. Cienie wokół niego były poplamione czerwienią, a prędkość kontroli cieni Baina była prawie dwa razy większa niż wcześniej. Jego dominacja również wzrosła, a jego cienie nie mogły już zostać odebrane przez Fakera. Rozpoczęła się bitwa, w której nie można było odczytać przepływu. W tysiącach dużych i małych cieni tworzonych przez złożoną topografię głębokiej jaskini fakier bajnu wielokrotnie pojawiali się i znikali, powodując latanie iskier. Wyraz twarzy zabójców Eclipse, którzy zostali porwani przez baina i poddani praniu mózgu, zanim dojrzeli, zaczęły się zniekształcać. Byli spokojni nawet w obliczu śmierci. Teraz byli zdezorientowani po raz pierwszy od wieków. Zrobiono im pranie mózgu, aby uwierzyli, że Lantier jest ich panem, a teraz przed nimi stało dwóch mistrzów. Zgadza się, zabójcy z zaćmienia nie potrafili odróżnić baina od fakera. Rozpoznali baina jako swojego mistrza w oparciu o techniki Lantiera, więc ich myślenie było zdezorientowane. Z tego powodu bajnowi nikt nie pomógł. Kaszel. Kełk, dziesiątki razy. Nie, może było to już setki razy. Bajny fakor niezliczoną ilość razy przechodzili w cieniu, a z ich ust tryskała czarna krew. To dlatego, że oboje zostali zatruci trucizną lantiera, która miała nieodpartą klątwę. Po setkach ataków i obrony obaj zostali pokryci małymi i dużymi ranami, a ich skóra pociemniała. Od tej chwili była to bitwa szybkości. Musieli szybko pokonać stojącego przed nimi wroga, aby zyskać czas na detoksykację. Żołnierze cienia. Fakar uderzył pierwszy. Kontrolował jednocześnie tysiące cieni i zamieniał ją w żołnierzy z włóczniami. Żołnierze stanowili barierę dla fakiera i wycelowali włócznie w Baina. Było to miejsce, do którego Bain jeszcze nie dotarł. Nie, to było dla niego miejsce nieosiągalne. Ta technika, która kontrolowała dużą liczbę żołnierzy jednocześnie i spowodowała, że stali się żołnierzami, była unikalną techniką Kasima, którą stworzył poprzez reinterpretację technik Lantiera. Jednak Bain miał czerwoną energię. Czerwona energia miała moc dominacji i kontrolowania materii. Ponad połowa żołnierzy cienia Fakera szybko zmieniła kolor na czerwony. Żołnierze cienia. Kaszel. Czerwona energia była pierwotnie mocą należącą do kogoś innego. Bainu nie przejął w pełni kontroli nad czerwoną energią i został ranny. Czarna krew wylała się z jego oczu, uszu, nosa i ust. Zachwiał się, jakby miał upaść. Jednak w przeciwieństwie do jego kondycji fizycznej sytuacja na polu bitwy była dla niego korzystna. Żołnierze Czerwonego Cienia zaczęli zasadzać się na żołnierzy Cienia Fakera. Żołnierze Cienia wycelowali w siebie włócznie. Żołnierze Czerwonego Cienia zostali najpierw zaatakowani przez żołnierzy Czerwonego Cienia, którzy pojawili się w ich formacji i szybko upadli. Bajn fakier zniknęli z zabałaganego pola bitwy. Spokojnie przeszli przez żołnierze cienia i pojawili się ponownie, zderzając się w powietrzu. O oh, och! Krzyk Baina odbił się głośnym echem. Jego fizyczna technika, która zbierała cienie wokół jego pięści i wyrzucała je, osiągnęła poziom, którego nie osiągnął nawet był lantier. Już wielokrotnie przekraczał granice. Bain był pewien, gdy poczuł doznanie na swoim ramieniu, które rozciągało się zgrabnie w prostej linii. Wygrałem. W momencie, w którym pokona tę osobę, prześcignie poprzedniego lantiera. To był ogromny wyczyn, który przekroczył jego status. Bain uśmiechnął się blado. Chciwość. Właśnie wtedy cieniem zebranym w jednym punkcie zostało połknięte. To była ostateczna umiejętność Kasima, którą stworzył, łącząc metody Daluki i metody Lantiera. Teoretycznie była to najsilniejsza siła fizyczną, która połykała wszystko wokół niego. Ku. Kłak! Całe ciało Baina zostało połknięte od stóp do głów. Nieodparty nacisk sprawił, że jego ciało zgięło się jak kartka papieru i zjadło łapczywie. Keok. Keok. W jaskini rozbrzmiewały okropne, dziwaczne odgłosy i krzyki. Dominujące na polu bitwy żołnierze czerwonego cienia zatrzymali się natychmiast i zniknęli, jakby byli kłamstwem. wdech. wdech. Chciwość fakera była na bardzo niskim poziomie i w porównaniu do chciwości Kasima. działał tylko na cele mające mniej niż 15% zdrowia. Gdyby trucizna Lantier była umiejętnością zadającą obrażenia w czasie, kropką, która zadawała stałe obrażenia zamiast umiejętnością kropkową, która zadawała obrażenia procentowe, faker nie miałby szansy na użycie chciwości przeciwko Bajnowi. Jednak Fakier ostatecznie wygrał, wierzył w truciznę Lantiera i przewidział swoje zwycięstwo w walce z Bainem. Ostatecznie było to zwycięstwo dzięki dokładnym kalkulacjom. Zmieniłeś klasy na legendarnego zabójcę Lantier. Twój poziom został zresetowany do poziomu 1. Pojawił się okna powiadomień, z których powinien był być zadowolony. Po prostu czas był zbyt zły. Setki zabójców otaczały bezradnego fakera. Zabójce Eclipse. Były to marionetki, które Bain wychowywał przez dziesięciolecia. Patrzyli na fakera apatycznymi oczami i podeszli kilka kroków bliżej fakera, wyciągając sztylety. Potem skaleczyli sobie ręce i ociekali krwią cień fakera. Przyrzekamy wierność nowemu lankierowi. Kropka. Faker obudził się ze wspomnień o spotkaniu z Bainem. Widział, jak Grid spędza czas z rodziną przed wyjazdem na wschodni kontynent i dowodzi w ciemnościach z zabójcami. Na dzień dzisiejszy Eclipse znajduje się pod parasolem Overgaret Shadows. Uwaga! Grupa zabójców, która istniała od tysięcy lat, najsilniejsza organizacja w historii została całkowicie wchłonięta przez Overgaret Kingdom. Złowieszcze imię Ed Lipsen zostało odrzucone i odrodził się pod chwalebną nazwą Overgaret Shadows. Czemu? Zabójcy. Lawel płakała ze smutkiem, ale Elfakera to nie obchodziło. Nazwa Overgaret była teraz jego dumą. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treść i tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 1282. Pojawienia się nowej legendy czy Ishuke to tożsamość Świętego Złuku? Nawias zamykający. The High Overgaret Kingdom ma w sumie sześć legend. Nawias zamykający. Pojawienia się Lantier? Trudno wywnioskować ich tożsamość. Nawias zamykający. Istnieje prawie 100% szansa, że legendarnym łucznikiem jest Ishuke. Ilu ludzi na świecie może zaprzeczyć, że kwalifikuje się do bycia legendą? Z drugiej strony Lantier jest nieznany. To musi być fakier. Był najsilniejszym zabójcą, który był znany jako bóg śmierci z normalną klasą. Kto jeszcze może zostać Lantierem? Lantier to nie imię, ale tytuł przywódcy przy Innymi słowy, rozsądne jest założenie, że gracz lub NPC z clipse stał się Lantieren. Myślę, że jest mało prawdopodobne, aby faker, który jest aktywny w królestwie Overgaret, był Lantieren, czyli HN miał te spice -Y Dlaczego oni zawsze to robią? P. A. -F -F trzy kawałki Ogbala na liściu zjadł go, marszcząc brwi. Był zły na ignorancję panelistów, którzy mówili, że ktoś z domnym koreańskim rodowodem nie jest legendarnym zabójcą. Zjedz pikantny Ogbal napełnił pustą szklankę soju i zaśmiał się gorzko. Nie chcę uwierzyć, że dwie legendy, które pojawiły się w tym samym czasie, należą do królestwa Overgaret. Spośród ponad 2 miliardów graczy mniej niż 10 stało się legendami. Większość z nich należała do królestwa Overgaret. To jest lepsze. W momencie, gdy zostanie ujawnione, że tożsamość Lantier to Faker, ludzkie poczucie niedostatku wzrośnie i będą mieli niepotrzebną wrogość do Overgaret Kingdom. Mogą to zrobić sami. Dlaczego odczuwać niedostatek i wrogość wobec innych? Są ludzie, którzy nie mogą tego osiągnąć samym wysiłkiem. Wrodzony talent to także szczęście. Nie jest niczym dziwnym odczuwanie poczucia niedostatku. Mówił to te Pikantnej Ogbal. Jednym z tych zwykłych ludzi był Jedz Pikantnej Ogbal. Jedz pikantny Jogbal niedawno zaczął odczuwać swoje ograniczenia. Ograniczenia jego unikalnej klasy Dunga stały się widoczne na terenach łowieckich o wyższym poziomie. Im wyższy poziom terenu łowieckiego, tym trudniejszy teren i trudniej było znaleźć miejsce do stworzenia lochu. Nawet jeśli miejsce zostało znalezione, budowa lochu zajęła trochę czasu. Dlatego niełatwo było zademonstrować siłę jedz pikantnego Jogbala. Jedz pikantny Jogbal westchnął, a Paxford zastanowił się, nie jestem geniuszem, ale czy nie jestem dobry w polowaniu? Jesteś przeładowany. Odruchowo odpowiedział ja te spicy Jogbal, zanim zamknął usta Zdał sobie sprawę, że zaprzecza wysiłkom szczytu miecza, używając słowa przełedowany. Na szczęście Prexford wcale się nie obraził, raczej się uśmiechał. Tak, jestem przeładowany. Przedmioty istnieją dla ludzi takich jak my, którym odmówiono naszych wysiłków z powodu absurdu talentu i szczęścia. Teraz powinieneś podjąć decyzję: czy pozostaniesz w swojej niejednoznacznej pozycji, czy dołączysz do Overgaret Guild, Zdobędziesz przedmioty z gry i będziesz cieszyć się grą ze mną. W rzeczywistości Precksford też coś poczuł. Wiedział, że ciekła fala prędzej, czy później nadejdzie do królestwa Overgaret po tym, jak dwie legendy zostaną zdobyte jednocześnie. Dlatego podejmował działania po swojemu. W tej chwili ludzie nie są zazdrośni ani zazdrośni o Grid. Jest tak silny, że nie mogą być nawet zazdrośni. Moim zdaniem królestwo Overgaret powinno stać się jak grid. Tylko dzięki temu, że staniemy się przytłaczająco silni, ludzie nie odważą się stać się wrogo nastawieni, a królestwo Overgaret będzie bezpieczne. Klaskać. Dziesiątki młodych mężczyzn weszło do restauracji i klaskało na słowa Pexforda. Wszyscy byli graczami z koreańskiego Towarzystwa Patriotycznego. Były to atuty, które XFID przygotował dla Overgaret Kingdom. Pikantny Ogbal dołącz do nas. Uczyńmy razem z nami królestwo Overgaret. Kropka. Agnus stracił Luna i pozostał nieruchomo przez trzy dni. Nie poszedł na cmentarz, aby wskrzesić armię zmarłych i po prostu został w pokoju, nie jedząc ani nie pijąc. Umarłeś. Umarł z głodu. Tylko niewielka liczba graczy doświadczyła śmierci, a potem ponownie ją przeżyła. Został zmuszony do wylogowania się i uświadomił sobie coś dopiero po ponownym połączeniu się z Satisfy. Byłem szalony. Luna była tylko fałszywa. Nie zmartwychwstała. Po pierwsze, ten świat nie był rzeczywistością. Zapomniał o faktach, które znał od dłuższego czasu. Przepraszam, wszystko w porządku? Dlaczego tu jesteś? Agnus spojrzał chłodno na lekarkę Hera, która podeszła do niego. Jej niespokojny wyraz twarzy nie miał dla Agnusa sensu. Czy jesteś na tyle głupi, by czuć współczucie? Agnus myślał o Eufeminie, a Hera odpowiedziała, dlaczego miałbym cię żałować? Nie trzymałeś mnie jako zakładnika? Czy nie powiedziałeś, że jeśli ucieknę, będziesz mnie ścigał do krańców piekła i zabił? Nie mogłem uciec, bo się bałem. Zgub się. Już cię nie potrzebuję. Eliksir zrobiony skłon lun był potrzebny do wskrzeszenia zmarłych, więc Agnus trzymał Hera jako zakładnika, ale nie był już potrzebny, ponieważ Luna, którą Agnus chciał wskrzesić, nie istniała na tym świecie. Och, jak miło, rozumiem. Potem wychodzę. Jeden miesiąc, Hera obserwowała Agnusa od tak dawna i szczerze mu współczuła. Nie oznaczało to, że czuła do niego jakąkolwiek sympatię. Po prostu czuła, że jego wygląd trzymający tylko kogoś martwego i czule do niego szepczące, był żałosny. Pomyślała, że to pomoże mu odzyskać rozum, jeśli się nim zaopiekuje. Było to jednak bezsensowne zmartwienie. Była osobą, która przede wszystkim nie miała z nią nic wspólnego. Nie miało to znaczenia, czy był szalony, czy nie, czy też ilość bólu, jakiego doświadczył w przyszłości. To nie miało z nią nic wspólnego, powiem tylko jedną rzecz. Nie rób kłopotów innym ludziom. Hera spakowała bagaże i bez żalu wyszła z domu. Potem cisza wypełniła stary odrapany dom. To była cisza znajome Agnusowi. Okno stanu. Ile godzin minęło? Agnus, który siedział oszołomiony, w końcu sprawdził swój stan. Zmierzył się z systemem, którego unikał przez długi czas, odkąd powstała Luna i po raz kolejny zdał sobie sprawę, że to wirtualny świat. Poziom 353. Było całe cztery poziomy niższe niż jego ostatnie wspomnienie. Kik, jestem dość daleko w tyle. Wyjrzał przez okno i zobaczył budynki. Agnus wyszedł na ulicę i był świadkiem wszelkiego rodzaju ludzi. Było wielu ludzi, którzy wyglądali na szczęśliwych. Szczęście, którego nie mógł utrzymać w nieskończoność, było tak powszechne na ulicach. Kukuk. ha. Agnus zdał sobie sprawę, co musi zrobić. Przypomniał sobie swoje spotkanie z balem, którego zjednoczyło zło, i śmiał się, idąc na cmentarz. Wokół niego nie było ludzi. Nie obchodziłoby go to, nawet gdyby byli ludzie. Wezwij umarłych. Najpierw podniesien swój poziom. Potem stworzył najsilniejszych zmarłych, nieporównywalnych z Luną i rozsiewał nieszczęście na całym świecie. Agnus odgarnął swoje zielone włosy, gdy jego złote oczy wpatrywały się w miasto pod wzgórzem. Muszę iść i szybko wrócić. Jej słuka i Faker, dwaj członkowie Overgaret, którzy otrzymali legendarne klasy. Dzięki temu potęga Wergaret Kingdom gwałtownie wzrosła, ale Grid był pełen niepokoju zamiast radości. To dlatego, że doświadczył przeklętego systemu Satisfy, zmuszającego graczy do zrozumienia, że moc ma swoją cenę. Im silniejsza stawało się Red Kingdom, tym większe było prawdopodobieństwo, że stanie się celem dla silniejszych wrogów. Prawdopodobieństwo było wystarczająco wysokie. Tajna broniec Lipsy może przyjść do Fakera, aby się zemścić, albo wyznawca Boga Wojny, który marzył o zostaniu świętym z łuku, może zaatakować jej z hukę. Grid niechętnie odchodził, gdy istniała szansa, że królestwo może zostać zniecione przez wojnę. Jednak Grid był jedynym, który mógł uzyskać białe drewno fosforowe. Musiał osobiście przeprowadzić się, aby zdobyć drewno opałowe. Czy są jacyś legendarni drwale? Potrzeba było więcej ludzi w różnych dziedzinach. Im więcej zdobywał władzy im więcej miał do wykonania, tym bardziej żałował talentów. W przyszłości będę musiał aktywnie rozważyć swoje relacje z nowymi ludźmi. Obecnie w Wovergeared Guild jest ponad 3000 członków. Ponad 90% z nich zostało zwerbowanych przez Laela, a pozostałe 10% składało się z byłych członków gildii, sedakach i byłych członków gildii gigantów. Można śmiało powiedzieć, że Grit sprowadził bardzo niewielu członków. Zamiast tego Grid pomógł zwiększyć liczbę osób, rekrutując nazwanych NPC i Kowali. Po prostu ich rola różniła się od członków gildii i zwykłych ludzi. Role NPC i graczy zostały dokładnie rozdzielone. W takim razie jadę. Grid uśmiechnął się, całując policzek Irena. Była to jasna twarz bez żadnych pretensji. Nie było oznak niepokoju czy zmartwienia. Dzięki temu Irena odprężyła się, odchodząc od Grid. Proszę bądź ostrożny. Zamierzam tylko ciąć drewno na opał, ale będę ostrożny. Grid ponownie uspokoił Irena. Potem spojrzał z powrotem na Stitzksa. Stitzks lamentował, jak go wołano podczas zajęć. Studenci Akademii mówią o mnie ostatnio złe rzeczy. Dyrektora zawsze nie ma na zajęciach i nie wygląda to dobrze. A co powiesz na poważne wychowanie ucznia? Daj mi nowy pojazd transportowy? Nie, doskonałego magika, który przejmie twoją rolę. W takim razie nie będę ci przeszkadzać. HMM. Uczeń. Setki uczniów Akademii Overgard brało udział w zajęciach spatyków. Lord otrzymał również oddzielne szkolenie. Jednak żadnego z nich nie można nazwać uczniem Patyków. Stało się tak, ponieważ Patyki nauczyło ich tylko więcej wiedzy, wiedzy o żywiołakach. Nie miał zamiaru uczyć nikogo magii symbolizującej jego samego ani tajemnych technik wysokich elfów. Dla niego życie było prawie nieskończone i nie czuł potrzeby uczenia go innych. Jednak w tym momencie jego myśli się zmieniły. Musiał codziennie odpowiadać na nagłe telefony gryda i był bardzo zmęczony. Rozumiem, mam zamiar wychować ucznia. Sticks podjął decyzję. Jego intencje nie były czyste, ale nie dało się go skrytykować. Osoba wybrana na jego ucznia otrzyma największą fortunę i błogosławieństwo na świecie. Musiała tylko stać się pojazdem transportowym, Grida. Dobra decyzja. Determinacja Stitzkse ucieszyła Grida. Uczeń wielkiego mędrca. Z pewnością byłby wielką siłą. Grid wchodził do magicznego kręgu mas teleport, gdy ktoś go zawołał. Wasza wysokość. Co? To był Piaro. Grid powstrzymał aktywację magii Stitzkse, gdy zobaczył, Piaro, co się dzieje? Będę ci towarzyszył. Ech, Piaro chciał pojechać na wschodni kontynent? Wcześniej nie wydawał się zainteresowany? Piaro wyjaśnił zdezorientowany grid. muszę przyjrzeć się środowisku, w którym rosną złote orzechy włoskie. Ach, złote orzech. Nazywa się to również błogosławieństwem natury. Jest to przekąska i lekarstwo, którym cieszy się cała szlachta i członkowie rodziny królewskiej na kontynencie wschodnim. Gdzieś na kontynencie wschodnim żyją stworzenia, których głównym porwieniem jest ten orzech. Wszystkie statystyki wzrosną o 10% na godzinę. Dodatkowo istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo stałego zwiększenia jednej statystyki o 5 punktów. Im lepiej łoskasz orzecha, tym większe prawdopodobieństwo, że twoje statystyki na stałe wzrosną. Waga! 0,1. Złoty orzech był czymś, co gry odkrył, gdy po raz pierwszy udał się na wschodni kontynent. Poprosił Piaro, aby go wyhodował. Minęło kilka lat, a Piaro nie udało się go wyhodować. To był ból głowy i teraz Piaro wydawał się podejmować bardziej agresywną próbę. Dzięki techniki niezrównanego serca, której nauczyłem się od waszej wysokości, uprawa pól wzrosła. Wydaje się, że teraz nie jest niemożliwe odtworzenie ośrodowiska kontynentu wschodniego na kontynencie zachodnim. Dobrze, chodź ze mną. Miło było słyszeć. Złote orzechy włoskie były w zasadzie wzmocnionym jedzeniem, ale po połączeniu z niezręcznością grit, prawdopodobnie stały się eliksirem. Gdyby złote orzechy włoskie były uprawiane w królestwie Overgaret, byłyby pierwszym królestwem w historii produkującym eliksiry. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa niestandardowe tym podobne. przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany, rozdział 1283. GRID mógł zachodzić na koronę i hełm. Oznaczało to, że mógł nosić o jeden element wyposażenia więcej niż ktokolwiek inny. To było przesadzone. W rzeczywistości było to możliwe dzięki efektowi tytułu pierwszego króla. Um, jest fajnie. Gryt jeszcze raz sprawdził jego wygląd w lustrze i uśmiechnął się radośnie. Heum z kozimi rogami, zniknął wygląd przypominający diabła, a jego głowę zdobiła tylko srebrna korona. Chodźmy. Patyki wysłały sygnał, a piaro i Grit stanęli w magicznym kręgu. Gryt skinął głową i cała trójka zniknęła bez śladu. Obszar dla początkujących na wschodnim kontynencie Panga, Kiedy Gryt po raz trzeci odwiedził to miejsce, było ono kontrolowane przez wojsko. Teraz wróciło do bycia zwykłym miastem. Wiele opuszczonych domów, które straciły właścicieli, zostało wypełnionych nowymi mieszkańcami. Zrujnowane drogi zostały naprawione, a powozy jeździły tam i z powrotem. To jest miejsce, którym rządził Hanse Ogbong. Piaro okazał zainteresowanie. Obserwował z zainteresowaniem, a nie nienawidził nieznanej kultury, którą można znaleźć wszędzie. Jak smakuje zboże. W końcu zatrzymali się przed polami ryżowymi. Grid zobaczył pola ryżowe, które był nędzne w porównaniu z polami Reinhardt i uśmiechnął się gorzko. To było pierwotnie miasto. Wspaniałe miasto. Były tam dziesiątki tysięcy mieszkańców i cztery kuźnie. Ci ludzie żyli teraz jako ludzi królestwa Overgaret i byli ożywiani. Ludzie z zewnątrz ustawili się w kolejce, aby kupić narzędzia wykonane przez rzemieślników i zostali oszukani przez ustajankwe kwei, aby zjeść jedzenie Idana. Jednak w dzisiejszych czasach jedzenie Idana jest jadalne. Idan wyrósł po zawodza, który potrafił wytwarzać tylko trujące jedzenie. Był znany z bycia mistrzem trucizny i otruł że królestwa Overgaret, niespodziewanie pomagając królestwu Overgaret. Żołnierze Overgaret nadal jedli potrawy Idana i stali się odporni na truciznę. To pozwoliło im z łatwością pracować w zanieczyszczonych przestrzeniach. To był gorący temat, gdy żołnierze królestwa Overgeard zniszczyli świątynię Węża, którą nazwano piekłem na ziemi, ponieważ zatruła niezliczonych graczy. W tym czasie Elżbieta była oszołomiona, gdy do jej warsztatu dostarczono dużą ilość skóry Węża. Piarą mruknął, wydaje się, że stacjonuje tu bardzo mała liczba żołnierzy. Martwię się, że bezpieczeństwo spadnie, jeśli tylko do tego poziomu. Wystarczy. Ludy królestwa są chronione przez Czerwonego Feniksa. Jeśli ktoś z zewnątrz narobi tu kłopotów, zostaną roztrzaskani, zanim żołnierze w ogóle się pojawią. Interpretacja Grid była rozsądna, ale była błędna. Pangra była miejscem, przez które musieli przechodzić cudzoziemcy z zachodniego kontynentu. Była to bardzo ważna baza dla królestwa Ho. Fakt, że stacjonowało tu mniej żołnierzy, świadczył o poważnym problemie. W rzeczywistości powodem, dla którego wojska Pangei zmniejszyły się, było to, że zostały zwerbowane jako posiłki dla stolicy. Jednak król Ho skłamał na temat powodu rekrutacji żołnierzy, aby ludzie nie czuli się niespokojni. Powiedzieli tylko ludziom, że na pewną uroczystość potrzebne są wojska wsparcia. Z tego powodu mieszkańcy Pangei nie byli świadomi zmiany stolicy. Nie mieli zmartwień na twarzy i byli przepełnieni entuzjazmem do odbudowy miasta. Dlatego Grit nie miał wątpliwości co do sytuacji. Oczywiście, ich siła fizyczna jest ogromna. Piaro uznał, że to łatwe do zrozumienia. W oczach legendarnego rolnika rolnicy Panga mieli doskonałą siłę fizyczną. Nie byli wcale gorsi w porównaniu z rężami królestwa Overgaret, którzy byli jednymi z najsilniejszych na kontynencie zachodnim. Jest las białego fosforu. Gridowi udało się odsunąć piaro od pól. Chce, żeby to drzewo rosło w królestwie Overgaret. Czy to możliwe? Obecnie uwaga Piaro skupiała się na złocistym orzechu. Jednak w przypadku Grid pilność w przypadku białego drewna fosforowego była wyższa niż w przypadku złotych orzechów włoskich. Musiał odwiedzać wschodni kontynent, kroć potrzebował białego drewna fosforowego. Szczerze, to było uciążliwe. Dodatkowo Gryt nie odkrył, gdzie uprawiać złote orzechy włoskie. Dobrze było najpierw skupić się na drzewie białego fosforu. Ho, na zewnątrz była biała jak śnieg. Biaro był zafascynowany pięknem białego drzewa fosforowego i przyjrzał się bliżej. Jest tak biały i piękny jak serce mojej żony. Co to za stanowczość? To jak spotkanie z moją żoną. Istnieje naprawdę gorący płomień. Przypomina mi moją żonę, gdy jest świadkiem niesprawiedliwości. Zrób to z umiarem. Grit niedawno dowiedziała się, że Beniaru jest w ciąży. Grid był z tego zadowolony, ale czy Piaro nie okazywał za bardzo swojego uczucia? Piaro, którego miłość do żony przekroczyła skrajność, obudził się z opóźnieniem i zakaszlał. Mum, przepraszam. Dobrze jest mieć doskonały związek, ale trzeba go do pewnego stopnia dostosować. Jak może być taki dowódca armii? Tak. Piaro wyraźnie to pamiętał, to było grid przytulanie i całowanie Ireny, niezależnie od tego, czy żołnierze to widzieli, czy nie. Nie był to tylko jeden czy dwa razy, kiedy jego uszy pokryły strupy, ponieważ Grid chwalił Irenę przez trzy godziny z rzędu. W rzeczywistości ostatnie zdarzenie miało miejsce zaledwie dwa dni temu. Ale jak mógł to powiedzieć? Na króla nie można było narzekać. Twoje słowa są słuszne. Muszę być ostrożny w przyszłości. Wydawało się, że był zbyt podekscytowany. Świadomy Piaro przykucnął i zbadał glebę lasu. Cząsteczki piasku są bardzo grube. Um. Do tej pory Grid patrzył tylko na drzewa, a nie na las. Jego celem było uzyskanie białego drewna fosforowego, więc jego perspektywa była ograniczona. Gruba, piaszczysta gleba, powiedział Piaro, dotykając gleby, a oczy Grida rozszerzyły się. Gruboziarnista gleba piaszczysta. Na to określenie Grid natknął się, kiedy pracował na budowie. Gleba gruboziarnista była wykorzystywana na poligonie wojskowym. Pochodzi z obcego słowa i po oczyszczeniu słusznie nazywano go gruboziarnistym piaskiem. To piasek powstały z wietrzenia granitu. Pochłania mniej wody niż normalna gleba. Piasek ten znajduje się jednak nie tylko na powierzchni. Doszło do miejsca, w którym znajdują się korzenie drzew fosforu białego. Grit nie odpowiedział, a Piaro wyjaśnił, oznacza to, że lepiej nie mieć nadmiernej wilgoci podczas uprawy białych drzew fosforowych. Ach, zgadza się. Myślenie w ten sposób jest naturalne. Białe drzewa fosforowe początkowo wydawały się zimne, ponieważ były białe jak śnieg. Jednak w rzeczywistości było bardzo gorąco. Upał spowodował ogromną eksplozję w momencie, gdy zostały odcięte. Powodem, dla którego powierzchnia jest biała, jest to, że sól miesza się z morską bryzą. Grid potrząsnął głową? Tak nie jest. To drzewo rośnie nawet na obszarach, gdzie nie ma morza. Widzę. Piaro zaczął się nad tym zastanawiać. W pewnym momencie zapomniał się odezwać, dokładnie badając białe drzewa fosforowe i otaczające je środowisko. Grid uspokoił się, gdy zobaczył, że Piaro sam szuka odpowiedzi. Wierzył, że Piaro może wyhodować to drzewo na kontynencie zachodnim. Było tak, jak się spodziewał. Minęło dużo czasu, zanim Piaro ponownie otworzył usta z bardzo pogodnym wyrazem twarzy, myślę, że mam niejasny pomysł. Jest kilka drzewek, więc zabierzmy je ze sobą. Czekać! Grit krzyknął, widząc, jak Piaro wyciągał łopatę i ręczny pułk, ale jego działania były zbyt szybkie. Grit nie zdołał go powstrzymywać, gdy Piaro wykopał ziemię wokół tego białego drzewa fosforowego i wyrywał korzenie. Nie było eksplozji. Białe drzewo fosforowe, którego nikt nie mógł zebrać poza gridem, zostało wyprowadzone w nienaruszonym stanie przez Piaro. Co jest nie tak? Nie, legendarny rolnik jest naprawdę świetny. Uczucia pustki i smutku, które odczuwał, gdy Piaro został rolnikiem, teraz się zmienili. Grit pomyślał nawet, że to szczęście, że Piaro był rolnikiem, a nie świętym mieczem. Siła nie była jedyną rzeczą, która miała znaczenie na tym świecie. W tym momencie wydawało się dobrze, gdyby Lord miał towarzysza farmera. Czy wychowasz swoje dziecko, które niedługo urodzi się jako rolnik? Dzieci Piaro z pewnością byłyby obdarzone wielkim talentem. Grit miał nadzieję, że dzieci Piaro staną u boku pana. Jeśli to był syn, to jako przyjaciel, a jeśli córka, to jako małżonek. Piaro uśmiechnął się i potrząsnął głową, słysząc poważne pytanie Grida. Nie, pozwolę mojemu dziecku dokonywać własnych wyborów. Piar urodził się jako dziecko jednego z najsłynniejszych szermierzy imperium i naturalnie krotył ścieżką miecza, marząc o zostaniu świętym mieczem. Jednak w końcu został rolnikiem. Dodatkowo nie żałował tego wyboru. Piar zdał sobie z tego sprawę przez własne życie. Rodzice nie powinni narzucać swoim dzieciom marzeń. Widzę. Grit czuł to samo. Wytyczył też własną ścieżkę. W rzeczywistości nie zmuszał pana do podążania jako ścieżką. Miał tylko jedno pragnienie. Jeśli urodzisz córkę, pozwól jej poślubić Pana. Grit chciał, aby córka Piaru była towarzyszką Pana. Poczułby ulgę, gdyby córka Piaro była z panem. Co zaskakujące, Piaro odmówił. To będzie trudne. To była nieoczekiwana reakcja. Grid myślał, że Piaro będzie szczęśliwy, więc był zdenerwowany, gdy była to odmowa. Piaro był najbardziej lojalnym spośród lojalistów. Nigdy nie był nieposłuszny Gridowi, nawet kiedy otrzymał rozkaz ochrony lendera. A jednak odmówił tego małżeństwa. Piaro podrapał się po głowie i wyjaśnił, już tywnemu Gridowi, nie będę w stanie sprostać mojemu imieniu, jeśli pozwolę mojej córce poślubić Playboya, który ma już setki kochanków. Zapomniał na chwilę, że inni cenią swoje dzieci tak samo jak on. Grit milczał, nie odrzucając niczego. Wtedy Piaro dał mu nadzieję: urodzę syna. Urodzę syna i wychowam go jako lojalnego przyjaciela księcia. Ach! Uch, tak! Tak, Grit miał nadzieję, że Piaro urodzi syna ze wszelką seną. Grit uśmiechnął się promiennie na tę myśl, ale nagle poczuł się nieswojo. Pomyślał o tym, jak sprawy potoczyły się do tej pory i stwierdził, że istnieje 199,9% szans, że dziecko Piaro będzie prawdopodobnie córką. Cóż, nie ma prawa mówiącego, że nie mogą być przyjaciółmi tylko dlatego, że są różnej płci. Zostawmy to na później, aby się nad tym zastanowić. Grit potrząsnął głową i skupił się na drewnie opałowym. W międzyczasie Piaro zebrał wszystkie sadzonki białego fosforu i owinął korzenie szmatką. Było ponad pięćdziesiąt sadzonek. Następnego dnia. Chodźmy poszukać złotej plantacji i orzechów włoskich. Grit i Piaro osiągnęli swój pierwszy cel i opuścili Pange. Oboje podróżowali przez długi czas, wspominając swoją przeszłość. Ponad 10 lat temu oboje podróżowali razem, kiedy Grid właśnie został panem reiden. Było to wspomnienie Grid i koszmar dla Piero. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treści tym podobne, przecinek daj nam znać rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 1284. Pierwsza generacja graczy, którzy grali w Seti swoje od momentu jej otwarcia, wielu z nich postrzegało Seti swoje jako podobne do tradycyjnych gier. Byli przekonani, że, podobnie jak w tradycyjnych grach, walka jest podstawową koncepcją Seti i ostatecznym celem, więc wybrali klasy bojowe nie rozumieli w pełni koncepcji wirtualnej rzeczywistości poza samą grą i nie docenili skali społeczeństw, które istniały w tym ogromnym świecie znanym jako Satisfy. Jako następstwo odczuwania bólu, który faktycznie towarzyszył prawdziwej walce. Prawie 70% osób, którym wybrały klasy bojowe, wybrało klasę ucznika. To dlatego pierwsze pokolenie graczy zostało pokrzywdzone jako najsłabsze pokolenie, mimo że posiadali wybitne postacie, takie jak Grid, Klaugeliura, Zibel był kiedyś przywódcą największej gildii, a teraz prowadził zupełnie inne życie. Po kilku incydentach został wybrany przez wielkiego mistrza Siegfeldstora i działał jako apostoł pomagając w zmartwychwstaniu siedmiu złośliwych świętych. Przyzwyczajam się teraz do życia tutaj. Kontynent wschodni, Księg to królestwo, które w czasach starożytnych wydawało się być Chinami. Było wiele wysokich wież, więc wydawało się, że samo królestwo dali zostało użyte jako podstawa. To było zupełnie inne uczucie niż w królestwie Ho, które było mieszanką kultur Wschodu i zachodu. Na początku Zibal uznał to za dziwne i niezręczne, ale teraz był już do tego przyzwyczajony. Już dawno zapomniał o niewygodzie poruszania się z dopu, a metoda powitania pięścią w dłoń stała się naturalna. Nie był już zszokowany widząc jedzenia zrobione ze stonu i węża. Był tylko jeden problem. Po raz kolejny pokazali swoją odmowę. To jest denerwujące. Dlaczego po prostu nie pchamy z siłą? Nie było postępu w jego pracy. Hydra została pokonana przez nieznaną osobę i dzięki temu grupa Zibala mogła stosunkowo łatwo przenieść się na wschodni kontynent, mając na celu wizytę w królestwie Chwan. Jednak zarówno rodzina Królewska Królestwa Ho, jak i rodzina Królewska Królestwa Księgnań współpracowały z grupą Zibala. Zapomnij nawet o poinformowaniu ich o lokalizacji Królestwa Chwan. Za każdym razem, gdy wspominano o Królestwie Chwan, drżeli i zamykali się. Cierpliwość Susan osiągnęła granicę po ponad miesiącu bez postępów. W tym stanie nie będziemy w stanie dotrzeć do królestwa fan za miesiące, a nawet lata. Naród założony przez Wysiedlonych bogów, pierwszy krok w wielkim planie Zikfectora mógł nastąpić dopiero po odwiedzeniu Królestwa Fan. To było po prostu frustrujące, ponieważ królowie królestw Hoi i Księg nie dostarczyli żadnych informacji, mimo że znali położenie królestwa Hwan. Susan nerwowo kopnęła stół i zacisnęła zęby. Powinniśmy byli używać sił od samego początku. Gdy oba królestwa zostaną ujarzmione siłą, zdobędziemy potrzebne nam informacje o królestwie Hwan. Królestwo Hoi i królestwo Księg były pierwotnie koloniami królestwa Hwan. W obu królestwach były ślady królestwa Hwan. Wydawało się jednak, że niedawno stali się niezależni od królestwa Hwan i byli wrogo nastawieni do królestwa Hwan. To dlatego oba królestwa czuło się nieufnie wobec grupy Zibala i monitorowały ich. Susan wiedziała, że ich sytuacja jest bardzo zła. Arcymistrz kazał nam jeszcze trochę pooglądać. Jaki jest sens oglądania? To strata czasu. Zibal, powinieneś spróbować przekonać Sirzika. Co? Jesteś faworyzowany przez Sirzika. To dlatego nie ma zaufania arcymistrza. Powodem, dla którego pokryte bliznami czoło Susan od czasu do czasu robiło się czerwone, było to, że była łatwo podenerwowana. Nie była stabilna, w przeciwieństwie do innych Neoretknikhts. Była prawie dziecinna w porównaniu ze swoją krewną Mercedes. Zibelc moknął językiem i wyjaśnił, powodem, dla którego arcymistrz poprosił nas, abyśmy obserwowali trochę więcej, było osądzenie, jak wygnani bogowie postrzegają królestwo Ho i królestwo Xing. Nie jest dobrze, jeśli pozostawimy negatywne wrażenie na bogach, którzy zostali wygnani z obu królestw. Ha! Czy wygnani bogowie nie zostali wygnani z dwóch królestw? Czy to jest możliwe? Obe królestwa mają dziwne potwory, takie jak czerwony Feniks i czarny żółw, jako bogów. Dlaczego wygnani bogowie mieliby dbać o dwa królestwa, które ich wypędziły? Nie wiemy, co się dzieje. Jeśli czujesz się sfrustrowany, możesz sam zapytać arcymistrza, Co? Po prostu narzekam, bo jestem sfrustrowany. Nie wątpię w Sirzika. Susan zarumieniła się i od razu wyszła z pokoju. Zibal został sami westchnął. To jest frustrujące. W rzeczywistości myśli Zibala były takie same jak Susan. Był prawie pewien, że królestwo Chwan będzie wrogie królestwu Ho i królestwu Xing. W konfrontacji z królestwem Chwan, jak te dwa królestwa mogą być w porządku? Co więcej, Zibal wywnioskował część sytuacji na kontynencie wschodnim ze posłów Glida. Było mało prawdopodobne, by wygnani bogowie byli, nawet gdyby Ziquestor zniszczył teraz królestwo Xing. Jednak pamiętał o bezpieczeństwie i nie spieszył się do niczego. Warto zauważyć, że Królestwo Hwan wcześniej chroniło mieszkańców Królestwa i Xing. Nie powinni winić roztropności arcymistrza. Zibal służył arcymistrzowi przez prawie dwa lata i nigdy niczego nie stracił. Tym razem poszukiwanie jest szczególnie ważne. Muszę spokojnie poczekać na właściwy czas. Uch. Oczy Zibala rozszerzyły się lekko, gdy wyjrzał przez okno. Yang Xho, stolica Xing, zachwyciła go piękność, która uderzała nawet w centrum miasta, gdzie niezliczona ilość ludzi przychodziła i odchodziła. I z huka, Zibal zerwał się. Legendarny łucznik, który niedawno się pojawił, wbrew oczekiwaniom opinii publicznej, tożsamość nowej legendy, która się pojawiła, to święty z łuku, a nie potomek powi. Jestem ciekawy. Zibal rywalizował z Kraugelem w kwiecie wieku. Był jednym z najlepszych rankingów w grze. Był zmuszony doświadczyć goryczy kilka razy po tym, jak Grid pojawił się jak kometa i zakończył swoje marzenia o byciu najwyższym, ale jego krew wciąż była gorąca. Jego pragnienie zmierzenia się z nową legendą i wykorzystania jej jako odrzewki do rozwoju nagle wzrosło. Była tylko jedna rzecz. Jej poziom powinien zostać zresetowany. Tak było w przypadku Kraugela. Zibal zawahał się przez chwilę, ale potem wybiegł na ulicę. Łatwo było znaleźć jej słukę nawet w tłumie. Jej suka miała na twarzy czarną tkaninę jak wiele szlachetnych kobiet, ale wciąż przyciągała uwagę wielu mężczyzn. Oczy mężczyzn podążały za nią, a zibal był w stanie naturalnie za nią podążać. Opinia publiczna jest taka, że jest skromna. Potencjał i Inta został oceniony przez ranking jako niski. Historia powi była znacznie słabsza niż innych legend, a sama klasa łuczników miała wady. Należy zauważyć, że 43% graczy z klasą bojową miało klasę ucznika włóczników grało wiele osób i w porównaniu z innymi klasami bojowymi było za dużo słabych i mało mocnych stron. Ataki dystansowe były możliwe, a siła ataku była wysoka, wyłączając te dwie rzeczy. Była to klasa z większą liczbą wad, takich jak słaba walka w zwarciu, słaba obrona i opóźnienia w ataku. Odgrywali łatwą rolę w bitwach drużynowych, ale byli bardzo słabi w 1 V1. Oczywiście jej słuka był wyjątkiem. Mimo to w rzeczywistości jej współczynnik zwycięstw był niski, gdy walczyła z graczami rankingowymi na tym samym poziomie z innymi klasami. Czy mam zobaczyć, jak to jest? Jej słuka przeniósł się do miejsca z kilkoma osobami. Poszła do bambusowego lasu za murami i stanęła przed obskurną świątynią. Czy ona jest na wyprawie? Znak tej świątyni miał wygrawerowane słowo łuk. Łatwo było się domyślić, że była to kapliczka dla kogoś, kto dobrze strzelał z łuku. Zibal obserwował z daleka, nie przeszkadzając jej schódce. Jego cel był czysty. Chciał tylko zobaczyć umiejętności Bowse Inta. Nie miał zamiaru złośliwie atakować jej słuki ani być wobec niej wrogo nastawionym. Brzęk. To było około pięciu minut po tym, jak jej słuka wszedł do świątyni. Zadzwonił wyraźny dzwonek. Lokalizacja była od południa sanktuarium. Odległość wynosiła około 350 metrów. Oczy bala rozszerzyły się. W chwili, gdy zadzwonił dzwonek, strzała została wystrzelona z kapliczki i uderzyła w dzwon, który właśnie wydał dźwięk. Czy przy takiej szybkości można mieć taką dokładność? Setki bambusowych drzew stały między świątynią a miejscem, w którym znajdował się dzwon, ale strzała wystrzelona z świątyni przeleciała przez szczeliny między drzewami i celnie wystrzeliła dzwon 350 metrów dalej. Minęły zaledwie trzy sekundy po tym, jak zadzwonił dzwonek. W momencie, gdy dźwięk został usłyszany, osoba pochwyciła lokalizację dzwonka i wycelowała w niego w mniej niż sekundę. To ucznictwo było niewiarygodne. Jeśli to jej sługa wystrzelił tę strzałę. Jeśli tak, to było jasne, że Ishuka będzie jeszcze bardziej nieograniczony w walce wręcz. Łucznicy byli podatni na walkę w zwarciu, ponieważ umieszczenie strzały na cięciwie i wycelowanie z łuku wymagało czasu. Poradzenie sobie z nadchodzącymi atakami i odparcie walki było praktycznie niemożliwe. W przeciwieństwie do w grach 2D i 3D, ruchome strzały były niezwykle trudne. Ishuka, która rozwinęła swoją statystykę zwinności w nienormalny sposób, odniosła sukces w wykonaniu ruchomego strzału, który wykorzystywał prędkości unik, ale średnio wystrzeliwała jedną strzałę na każde dwa kroki oznaczało to, że jeśli przeciwnik zbliżył się do niej i użył broni dwa lub więcej razy, ledwo mogła wykonać jeden kontratak. Teraz wydawało się, że historia się zmieniła. Bezując na tych refleksach, mogła natychmiast wystrzelić jedną lub dwie strzały zamiast co dwa kroki. Brzęk rozległ się nowy dźwięk dzwonka. Tym razem było to od północy sanktuarium. Odległość wynosiła około 400 metrów. Hank. Dalej była wschodnia strona sanktuarium. Odległość wynosiła 500 metrów. Hank. Zwariowany. 40 sekund. W ciągu zaledwie 40 sekund w lesie zadzwoniło 7 dzwonów i iskuka zastrzelił je wszystkie. Na samym końcu ostatni dzwon znajdował się dokładnie 900 metrów dalej. Siła strzały wzrosła. Ziba nie mógł powstrzymać się od przełknięcia, gdy wpatrywał się w wejście do świątyni. Krok. W ciszy słychać było kroki. Był to znak, że huka zaraz wyjdzie z sanktuarium. Zibal myślał, że tak będzie. Jednak dźwięk kroków był w rzeczywistości oszustwem i trzy bezgłośnie wystrzelone strzały trafiły w ramiona i klatkę piersiową Zibala. Kełk. Zibal, który był drugi w zunifikowanych rankingach, ukończył wszelkiego rodzaju zadania pod kierunkiem arcymistrza i przekroczył poziom 380, ale został trafiony atakami Ishuki po zresetowaniu jej poziomu, a nawet stracił zdrowie. Uśmiechając się, gdy wyszła ze świątyni, głos Ishuki dotarł do uszu zdenerwowanego Zibala, nie lubię prześladowców. Przepraszam, że potajemnie poszłam za tobą. Ja tylko. Chcesz się bić? Ja też czuję to samo. Tak nagle, twarz Zibala była pełna szoku. Było to spowodowane deszczem ognia spadającym z nieba. To było jak natryskiwanie farby na papier. Jej słuka był w stanie z łatwością wystrzelić dużą liczbę strzał, aby zdominować pole. Wartość złotych orzechów włoskich była bardzo wysoka. Był to cenny eliksir spożywany przez rodziny królewskie na wschodnim kontynencie. Sposób uprawy złocistych orzechów włoskich i ich pochodzenie były naturalnie zaawansowaną informacją. Przeciętny człowiek nigdy nie mógłby dowiedzieć się, skąd pochodzą złote orzechy włoskie. Grid miał jednak sieć informacyjną. Był też ogromny. To jest księg. Cieszę się. Grid został poinformowany o tej informacji po wypiciu herbaty z samym królem królestwa Ho. Wyszedł z zamku bez zwłoki. Król Księg również byłby przychylny gridowi, więc jego serce było bardzo lekkie. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treść tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 1285. Czasy się zmieniły, teraz na wschodnim kontynencie często widywano graczy. Bubat przeniósł się także na kontynent wschodni. To nie był tylko on. To wielu szeregowych odwiedziło wschodni kontynent w związku z zadaniem celów THE Mogłoby być inaczej, gdyby ustanowili własną potęgę na kontynencie zachodnim, ale nie było powodu, by odmawiać życia na kontynencie wschodnim, który zapewniał więcej terenów łowieckich i poszukiwań. Jest przed burzą. Mistrz walki, który choć raz potrafił zneutralizować każdego, z kim walczył. Bubat przechwalał się wielką postacią przypominającą byka i mruczał z zaciekłym wyrazem twarzy. Jego wzrok utkwił w czerwonej wykładzie podłogowej. Został doceniony za swoje zasługi i umiejętności w Hiaodzu i uzyskał tytuł szlachecki. Mimo to nie odważył się podnieść głowy przed Królem Księg z powodu jego niskiej rangi. W wielkiej sali, w której zgromadził się setki ministrów, miejsce Bubata było ostatnim miejscem. Było to najdalsze miejsce od tronu. Jest zbyt złowrogie i nie mogę spać. Odezwał się po raz pierwszy król, który milczał od czasu zwołania spotkania. Złote płótno z wyhaftowanym czarnym żółwiem wyglądało dziś na sfatygowane, a nie wspaniałe. Prawdopodobnie dlatego, że przypominała cara króla Księg, który był niespokojny. Dzięki pomocy wybitnych ludzi odzyskaliśmy zapomnianego starożytnego Boga i uniezależniliśmy się od królestwa Fan. Przysiągłem, że zapomnę o Królestwie Hwan i będę dążył do pokoju w przyszłości, ale nieproszeni goście z obcego miejsca wciąż przywołują te obrzydliwe wspomnienia. Ich intencje są nieczyste i zaszkodzą Królestwu, więc musimy omówić środki zaradcze. Chodziło o grupę Zibala. Ich grupa pojawiła się miesiąc temu i wielokrotnie pytała ludzi księg Królestwo Hwan, wstrząsając nastrojami społecznymi. Mówili, że ich cel jest prosty. Chcieli zostać poprowadzeni do lokalizacji Królestwa Hwan. To nie mogło się zdarzyć. Księg był obecnie pod opieką Czarnego Żółwia. Bariera uniemożliwiała wejście fałszywym bogom, yangban, ale do utrzymania tego efektu potrzebny był absolutny warunek zapomnienie fałszywych bogów. Mieszkańcy księg nie powinni o nich wspominać ani im o nich przypominać. Tak jak o żółwiu czarnym zapomniano przez wiele lat, tylko zapominając o yangbanach, ich boskość zostanie osłabiona, a żółw czarny wzmocniony. Obawiam się, że historie o królestwie Hwan i yangbanach będą krążyć po królestwie księg z powodu tych nieproszonych gości. Wtedy ochrona boga Czarnego Żółwia zostanie osłabiona. Jak możemy uspokoić tę sytuację? UMM na twarzach ministrów pojawił się ciemny cień. Nikt nie zaproponował rozwiązania. Żołądek Bubata płonął. O co się martwić? Czy nie jest to proste, jeśli zostaną wygnani? Powodem, dla którego Bubat czuł obecną atmosferę w przededniu burzy, było to, że przewidywał, że wkrótce nastąpi krwawa bitwa. Nie mógł sobie wyobrazić, że kli ministrowie będą drżeć z powodu liczącej mniej niż 20 osób grupy Zibala. Dlaczego nie mogli wymyślić prostego rozwiązania, aby wydalić lub wyeliminować grupę Zibala? Bubat był sfrustrowany, ale najpierw obserwował sytuację. Minęło 5 minut, potem 10 minut. Nie było postępu w spotkaniu i wreszcie nie mógł tego dłużej znieść. Otworzył usta, przepraszam, czy nie jest to problem, który można po prostu rozwiązać, wypędzając ich. Ha! Widziałeś kiedyś tak niegrzeczną osobę? Ostatnie miejsce, w którym Bubat odważył się mówić, a ministrowie go zbesztali. Szlachcic stojący obok Bubata szturchnął go w żebra i pokręcił głową. Mimo to Bubat nie zatrzymał się. Raczej podniósł głowę i patrzył prosto na króla. Jeśli odmówią odejścia, myślę, że słuszne jest użycie siły i ich egzekucja. Bubat postanowił zamieszkać w księg. Zrobić co w jego mocy dla ideów, które wybrał. Nie mógł po prostu patrzeć na tę skandaliczną sytuację. Nie mógł za każdym razem oglądać tak żałosnej sytuacji. Pośród burzliwej atmosfery Bubat patrzył uważnie na króla. Król spojrzał na niego z lekko szerokimi oczami i uśmiechnął się lekko, gdy schodził, zgadza się. Nie spotkałaś wielu yangbanów, więc nadal brakuje ci wglądu. Dlatego zasadniczo nie rozumiesz, co się dzieje? Wgląd. Nieporozumienie. Król księg wyjaśnił Bubatowi, który kręcił głową. Wśród nieproszonych gości jest jeden absolutnie silny, któremu nie możemy stawić czoła. Konfrontacja z przemocą to akt samobójczy. Cały księg zostanie zniszczony. Przez dziesięciolecia król Xing i jego ministrowie byli zdominowani przez Yangbany. Służenie Yangbane było królowi rodzaj szóstego zmysłu do postrzegania silnych, dlatego mógł to zobaczyć. Mężczyzna o spałym wyrazie twarzy, który był na tyłach nieproszonych gości, był potworem. Potwór, który przekroczył większość Yangbanów. Król widział tę osobę z daleka i chociaż zstąpił Bóg wojny. Ten, Bubat w końcu zrozumiał sytuację i zamknął usta. Po stronie Zibala była obecność wystarczająco potężna, by zniszczyć Królestwo Xing, które było porównywalne z wieloma królestwami na kontynencie zachodnim. Krzyżibal też miał legendę jako towarzysza, tak jak Grindy dostał Brahma. Bubat musiał tak myśleć. Stało się tak, ponieważ tylko nieliczni gracze wiedzieli o istnieniu arcymistrza. Niesamowita. Nie byłbym w stanie wygrać, gdyby nasze poziomy były równe. Klasy walczącym z zwarciu miały przynajmniej jedną umiejętność ogłuszania. Gdy zbliżyli się do celu i uderzyli go umiejętnością, istniało bardzo duże prawdopodobieństwo ogłuszenia celu. W tym czasie można było zadać śmiertelną kontuzję. Problem polegał na tym, że umiejętność musiała trafić. Nie było szans na ogłuszenie, jeśli sama umiejętność chybiła. Łuk Święty jest schuka. Tadat. Tak. Dzięki lekkim, jak piórko, ruchom unikała wszystkich ataków Zibala. Nadal cofała się, utrzymując tę korzystną lukę. To byłby nudny pościg, gdyby po prostu zrobiła unik. Za każdym razem, gdy jej otwierała lukę, strzelała jednocześnie ze strzały. To spowodowało, że Zibal akumulował obrażenia. Łucznik, najsłabsza klasa w walce wręcz, niespodziewanie przekształcił się w kontrę dla klas walczących z warcią. Zibal stał się jeżem przez całą bitwę. W końcu doprowadził ją do kąta i wycelował miecz w podbródek jej zanim go opuścił. Ha, przegrałem. Obecnie poziom jej zresetowany. Z jakiegoś powodu jej strzały bardzo bolały, ale miała tylko około 30 poziomu. To było naturalne, że teraz wygrała z nią. Zibal musiał założyć, że przegra, jeśli poziomy jego i jej słuki będą takie same. Gdyby twój poziom wynosił ponad 300, umarłbym, zanim wetchnę cię w róg. Niekoniecznie musi tak być, jeśli przywołasz magiczną maszynę. Co? Ty rzeczywiście jesteś taktowny dla innych? Gdyby nie Agnus, to jej słuka miałby przy domek wściekły pies. Charakter jej był do tego stopnia złośliwy. To nie było delikatne. Zibel przypomniał sobie kłopoty, jakie napotykał za każdym razem, gdy spotykał jej słukę z gildii w sedakach na terenie Owiecki i myślał, że to absurd. Jej słuka tylko skrzyżowała ramiona i uśmiechnęła się. Moja osobowość nieco się zmieniła podczas badania gustów grid. Jej słuka zmienił się z powodu mężczyzny. Czy nie jest tak samo z tobą? W rzeczywistości Zibel słynął z tego, że był szalony. Był arogancki i zyskał przydomek książę Stanów Zjednoczonych po tym, jak zdobył wielką władzę i bogactwo, zajmując drugie miejsce w zunifikowanych rankingach. Jednak to były wszystkie stare wiadomości. Zibal zdał sobie sprawę ze swoich niedoskonałości i poświęcił się posuwaniu się naprzód. Wstydził się teraz swojego poprzedniego ja. Wyciągnął strzałę w w jego zbroję i uścisnął dłonie Otis Huce. Przy okazji, gratulacje. Stałeś się legendą. Dziękuję ci. Na początku była to konkurencyjna relacja, a potem zła. Jej słuchaj i Zibal znali się od sześciu lat. Były czasy, kiedy oczerniali się nawzajem w telewizji. Tyle jednak przeszli. Tak jak zmieniały się czasy, tak zmieniały się ich myślenie i osobowość. Dokładnym stwierdzeniem może być to, że dorośli. W takim razie jadę. Jestem zajęty zadaniami. Tak, idź dobrze. Jejshuka odwrócił się pierwszy i Zibal chciał ją pożegnać. Pojawienie się arcymistrza, który zablokował drogę Isłuki, było zupełnie inne niż intencje Zibala. Wykrzeknik. Oczy Jejshuki rozszerzyły się. Odwróciła się i przed nią stanął wysoki mężczyzna. Jejshuka znał imię Zik Fred Stor, które unosiło się nad głową mężczyzny, który wydawał się chudy, ale miał ramiona tak szerokie jak Grit. Arcymistrz. Grit to powiedział, arcymistrz był awatarem siedmiu złośliwych świętych i mrocznym mózgiem Imperium. Został uznany za najsilniejszego NPC przez przewodniczącego Lima Oznaczało to, że był większy niż Braham i Piaro, którzy znajdowali się w niewyobrażalnej krainie. Jej słuka był zdenerwowany, że taka osoba nagle pojawiła się przed nią bez ostrzeżenia. Ciekawy. Arcymistrz, który wyglądał, jakby w każdej chwili miał zasnąć, zauważył spojrzenie jej słuki i wydawał się budzić ze snu. To było obraźliwe, rażące spojrzenie. Jej słuka zacisnęła pięści, arcymistrz wyszeptał, człowiek, który obejmuje łamiącą złą strzałę. Jej słuka był zdumiony. Strzała, którą niedawno wydobyła ze świątyni, różniła się od jej oczekiwań w rzeczywistości był to zasób podobny do energii walki króla bohaterów lub energii miecza świętego miecza. Jednak arcymistrz natychmiast to przejrzał, wzrok arcymistrza przysunął się po zamarzniętym jej mschóce i wyszeptał: Powinieneś uważać na Boga wojennego. Przy bramie zewnętrznego miasta Jękschoł, szept szeptu. Szeptali ludzie z całego królestwa. Srebrne włosy i biała skóra, która wyglądała, jakby nigdy nie widziała słońca, była jak księżniczka opisana w bajkach o zachodnim kontynencie. Egzotyczne piękno, które sprawiało, że ludzie się w ten sposób czuli, przyciągnęło uwagę ludzi. Była tak delikatna, że ledwo zdołała wesprzeć swoje ciało ciemnym mieczem. Wyglądała, jakby lada chwila miała spaść. Czemu? Jasno niebieskie oczy wypełnione urazą, srebrnowłosa piękność zacisnęła zęby i krzyknęła do stojącego obok niej mężczyzny w średnim wieku: Ile razy musisz walczyć? Cholera! Zamierzasz zabijać ludzi? W przeciwieństwie do jej eleganckiego wyglądu jej głos był głośny, a ton szorstki siwowłosa piękność, która sprawiała, że ludzie wątpili w ich uszy to grit. Zgadza się, był to grit przebrany za Irena. Od pan i Poyank walczył z łącznie 19 razy w tygodniu. Naprawdę oszalał? Nie, dlaczego nie wiesz, jak zachowywać się z umiarem? Moja wytrzymałość wyczerpała się po tygodniu tego. Nic nie mogę zrobić. Przykro mi, byłem zbyt podekscytowany nową bronią Waszej królewskiej mości. Wystchnienie. Piara od początku lubił walczyć z silnymi. Był tak zwanym fanatykiem bitwy. Tak, fanatyk. To znaczyło, że był szalony. Piaro był całkowicie zanurzony w grid, którego broń poruszała się sama i strzelała tchnieniem ognistego smoka. Do tego dochodziła ręka boga z zaawansowaną inteligencją na poziomie geniusza. W końcu dotarł do punktu, w którym ubiegał się o pojedynek z Gridem i początkowo grid z radością przyjął, ponieważ chciał również ocenić swój obecny poziom. To był jednak błąd. Piaro był zafascynowany niezwykle trudnym pojedynkiem, którego nigdy wcześniej nie doświadczył i na wpół postradę zmysły. Był niezadowolony z jednego pojedynku i nieustannie toczył kolejne pojedynki z gridem. Grid był wyczerpany przez ostatni tydzień i czuł więcej bólu i przerażenia niż wtedy, gdy walczył z garamem. Gdy piaro rósł w przerażającym tempie, pojedynki stawały się coraz częstsze i coraz więcej słabych stron Grida było atakowanych i celowanych. Dlatego był wyczerpany fizycznie i psychicznie. Dzięki temu mógł teraz prawidłowo obsługiwać tal zejmieczognistego smoka. Można to nazwać ogromnymi żniwami, ale był to bardzo trudny harmonogram. Do tego stopnia, że nigdy więcej nie chciał tego doświadczyć. Nie wystarczy wydobyć minerał z legowiska smoka. Teraz muszę się martwić, że drużyna zabije. Jęcz, moje życie. Grid w końcu usiadł, ponieważ nie miał już siły wstać. Piaro zobaczył, że Grid otwiera nogi, nie zwracając uwagi na otoczenie, i zakaszlał. Czy naprawdę zamierzasz spotkać się z królem takim, jakim jesteś teraz? Uch! Nie mówiłem ci. Sprawie, że Irenę zostanie deifikowana, a potem zbuduję jej sławę. Będę w formie Ireny do końca tej działalności. To był plan polityczny, aby wykorzystać tożsamość przeciążonej królowej. Gdyby król Księg został poinformowany, że została wysłana przez overgaret King Grit. Irenę byłaby Milen widziana. Wiarą nalegam Grit. Myślę, że lepiej najpierw zmienić ubranie, wasza wysokość. Ech! Ach! Tak! Noszenie sukienki nie było dobre, po pierwsze dziwny wiatr wiejący w jego kroczu był dziwny, a po drugie zbyt mocno ograniczał ruchy jego ciała. Grit nie zdawał sobie sprawy, że jego nogi są rozłożone. Zobaczył otaczających go mężczyzn, którzy wyglądali, jakby chcieli go zjeść, i ostrożnie zbliżył jego nogi. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treści i tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 1286. Byłeś zdenerwowany? Arcymistrz był małomówny. Po rozmowie o tym, jak nie udało mu się ocalić ludzkości i otrzymał piętno siedmiu złośliwych świętych, nigdy nie przytoczył prywatnej historii. Taka istota, która wychowała ją jako pierwsza, była szczęściem. Był prekursorem pełnoprawnej wyprawy. Zibal uspokoił swoje podniecenie i grzecznie odpowiedział wszystko w porządku. Czekałem i wierzyłem, że mi we właściwym czasie wyda instrukcję. Powodem postawy Zibala nie było tylko to, że był świadomy powinowactwa. Był to szacunek dla zapomnianego starego bohatera, który walczył z bogami w obronie ludzkości i przygotowywał się do ponownej walki. W rzeczywistości chciałem uniknąć daremnego zabijania. Czułem, że zatracę się w przyszłości w chwili, gdy zranię ludzi zupełnie niezwiązanych z moim celem. Bałem się, że piętno brzydkich bogów naprawdę mnie napiętnuje i uczyni złym. To było w drodze powrotnej do gospody. Wielki Mistrz Siegfried zresztą szedł na tle zachodzącego słońca i cicho patrzył na swoje dłonie. Jego ręce były ufarbowane czerwonym światłem zachodzącego słońca i wydawały się przesiąknięte krwią. Wtedy zrozumiałem. Mam już dużo krwi na rękach. Miecz Sahary, który spowodował dziesiątki tysięcy zgonów w procesie zakładania imperium, podarował Saharanowi sam Siegfried Wiele wojen, które stoczyło imperium, było odpowiedzią rodziny cesarskiej na pragnienie Zikfredstora, by przeprawić się przez Morze Czerwone na wschodni kontynent. Aby ukarać rodzinę cesarską za zapominanie przez lata obietnic, Zikfredstor podarował dziecku miecz, który pokona jego ojca. Krew, którą Zikfredstor przelał w imię z siedmiu złośliwych świętych i ukarania fałszywych bogów, osiągnęła nieodwracalny punkt. Nie ma już powodu, abym się wahał, mógł usłyszeć kupiny bogów, ale już przekroczył rzekę. To było nieodwracalne i nie miał innego wyjścia, jak iść naprzód. Aby osiągnąć swój cel, musi być zły Zamiast wymazać ze za świata siedmiu złośliwych świętych i odzyskać honor dobrych ludzi, stały się zły. Już rozkazałem innym apostołom. Do tej pory pałac Yang musi się palić. Zostaniemy tutaj, aby powstrzymać odwrót króla. Tak. Zibal skinął głową po potwierdzeniu, że misja zmieniła się z miejsca pobytu wyrzuconych bogów na szóste postanowienie z Łazika. W końcu nie zawiódł go wyburzik Fredstora, by rozwiązać wszystko siłą. Taki był wyrok króla Xing. Arcymistrz dał mu szansę, ale nie ustąpił. Westchnienie. Na twarzy Zibala pojawiło się napięcie, gdy wziął głęboki oddech. Strażnicy Królewscy Księg, których był świadkiem kilka tygodni temu, byli tą ze średnim poziomem 360. Był tutaj arcymistrz, ale mógł zostać pokonany, gdyby był nieostrożny. Więc dlaczego mnie nie posłuchałeś? Jej uśmiechnięta twarz odzwierciedlała jej nastrój. Susan była na tyle szczęśliwa, że odleciała, gdy przekroczyła mury i włamała się do pałacu. Po miesiącu nieprzekonującej pracy poczuła wyzwolenie. Nie prosiliśmy o pieniądze, jak złodzieje. Chcieliśmy tylko poznać położenie królestwa Hfan. Dlaczego zachowałeś się, jakby to była trudna prośba, i odmówiłeś? Czy wszyscy ludzie na wschodzie są tacy jak ty? Hełm ostatniego żołnierza strzegącego wejścia do pałacu stał się przekrzywiony. Było to spowodowane tym, że Sosa uderzyła koręko jeścią miecza. Uśmiech na jej twarzy nie zniknął pomimo, że zisetek żołnierzy. Ona jest głucha. Nie była człowiekiem o normalnym sposobie myślenia. Kapitan strażników ocenił sytuację i szepnął do króla. Wygląda na to, że nieznany transcendent nie nadszedł. Najlepiej schronić się przed jego przybyciem, a sprawy staną się trudniejsze. Czy on nie blokuje ścieżki odwrotu? Trudno sobie wyobrazić, że znalazł tajne przejście, które było przekazywane przez rodzinę królewską od setek lat. Zrozumiany. Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo króla był kapitan Gwardii. Jego osąd nie powinien być kwestionowany. Król skinął głową i posłusznie wstał z tronu, a uśmiechnięte Susan zawołała, dokąd biegniesz? Powiedz mi, gdzie znajduje się królestwo chwan. Wielki mistrz Siegfried miał nie tylko setki lat. Pochodził z czasów, zanim świat został kiedyś zniszczony dzięki zgodzie bogów. Dlatego był starożytną osobą, która istniała przed narodzinami ludzi tej epoki. Jego zdolności wykorzystywały pojęcia, których współcześni ludzie nigdy nie mogli zrozumieć, a Susan nauczyła się niektórych z nich. W odpowiedzi na gniew Susan, starożytne runy pojawiły się i wirowały wokół niej jako stre Hei Iro! Wystrzelili w odpowiedzi na jej rozkaz. Przypominała heinlich ale szczyciła się wydajnością wykraczającą poza heinlich zarówno pod względem zasięgu, jak i mocy. Kontrolował cały pałac i tymczasowo sparaliżował ciało króla i strażników. Oczy kapitana straży rozszerzyły się. Zaklęcia blokujące magię nie działają. To było miejsce, w którym mieszkał król tego królestwa. Nie mogli pobłażać w obronie, gdy nieznani cudzoziemcy zagrażali królestwu. Wykorzystali ogromny budżet, aby zainstalować amulety, które całkowicie zablokowały magię wschodu i zachodu w całym pałacu. Ale to wszystko było bezużyteczne. Kaszel, kapitan straży, był przez chwilę oszołomiony, po czym parsknął i wstał, machnął swoim głanowem, jakby chciał powstrzymać Ateksusen. Wycelował Gwandao, a Susan odwróciła się, krzycząc, kełk, ośmielasz się zrobić tak skromną rzecz. To do niej, która była niegdyś rycerzem Imperium Sohary. Próbuje rzucić na ziemię apostołką wybraną przez Mistrza. Blizna Susan na czole stała się czerwona, gdy użyła tarczy, by zablokować lecące na nią Gw po prostu jej niedoskonała postawa nie była w stanie utrzymać wielkiego ciężaru i jej małe ciało odleciało kilka metrów do tyłu W szczelinie kapitan straży ściągnął ucięciwe Nadal próbuje zachować twarz Jakiś czas temu Susan mogła obrócić całe ciało, aby uniknąć ataku Innymi słowy, gdyby tarzała się po ziemi, uniknęłaby ataku kapitana straży bez szoku Jednak użyła tarczy, aby zamortyzować wstrząs i odsłoniła lukę Miała tak dużą dumę, że można ją było nazwać głupcem Strzała trafiła Susan w ramię, gdy podnosiła swoje ciało Twój. Susan zmarszczyła brwi i upadła na ziemię Kapitan straży i król wykorzystali tę okazję, by z pełną mocą uciec z pałacu. Łapać. Złapać ich. Susan krzyknęła ognistymi oczami, ale nikt nie wyszedł. Jej współpracownicy byli związani przez setki strażników i walczyli o życie. Po pierwsze, nie była w stanie krzyczeć. Zuzanno. Nie możemy tego przegapić tylko dlatego, że nie możesz sobie z tym poradzić. Arcymistrz wydał rozkaz. Dowiedz się, gdzie znajduje się królestwo Chwan. Jego polecenie musi zostać spełnione. Hej Iro. Starożytne rony uniosły się w powietrze i zostały wchłonięte przez nogi Susan. Niedługo potem Susan w zaledwie sekundę przedarła się przez wyjście awaryjne oddalone o 80 metrów. Podążyła za kapitanem straży i królem, biegnąc ciemnym korytarzem i machnęła mieczem. Co? Kapitan straży wyglądał na niedowierzającego, gdy został przecięty w plecy. Był świadkiem prędkości przekraczającej granice gatunku ludzkiego i nie miał w ogóle poczucia rzeczywistości. Ha, ha, Powiedz mi. Susan pochodziła z bocznej gałęzi rodziny Weintz, jednej z najbardziej prestiżowych w imperium Sochary. W przeciwieństwie do bezpośredniego potomka Martynajsana, cieszyła się luksusem poznawania rodzinnych sekretów. Mimo to od najmłodszych lat otrzymała całkowicie elitarne wykształcenie. Jej szermierka była ostra i mocna jak stal. Szybko wyzdrowiała po skutkach ubocznych spowodowanych przekroczeniem ludzkich granic dzięki starożytnej technice runicznej. Potem wycelowała mieć szyję króla. Powiedz mi teraz, gdzie jest królestwo Hwan? Po co utrudniać sprawy, skoro wystarczyło tylko powiedzieć kilka słów? Susan była sfrustrowana, ponieważ nie mogła zrozumieć. Król zobaczył jej wściekłe spojrzenie i powoli otworzył usta. Nie mogę ci powiedzieć. Gdy tylko odpowiem na twoje pytanie, ochrona czarnego żółwia upadnie, a księg stanie się ruiną. Był to akt uznania Królestwa Hwan, jeśli informowała obcych, którzy ich nie widzieli, o Królestwie Hwan i Yangbanach. Zamiast o nich zapominać, promowała istnienie Królestwa Hwan i Yangbanów, przyczyniając się do ich boskości. Oczywiście Susan tego nie rozumiała. Nie, zignorowałaby to, nawet gdyby rozumiała. Nie dbała o okoliczności innych. Tak, zobaczmy, jak długo wytrzymasz. Susan uśmiechnęła się i wbiła miecz w piersi króla. Celowo unikała ważnego miejsca. To była po prostu strata, jeśli od początku zabiła cennego zakładnika. Susan cofnęła się zaskoczona. W chwili, gdyby pchnęła miecz w pierś króla, król cicho poruszył ręką i wycelował sztylet w jej serce. Gdyby uniknęła tego krok później, w jej klatce piersiowej byłaby dziura. Uczyłem się również sztuk walki do samoobrony. Nie będę tak łatwo zranić. Król miał styl walki, którego nie można było zobaczyć na zachodnim kontynencie i obserwował sam pogodnym wzrokiem. Susan miała przeczucie. On jest silny, co najmniej był jednocyfrowym czerwonym rycerzem. Wydawało się, że jest na tym samym poziomie, co starych siedmiu książąt. Jednak w końcu było to tylko tyle. Urocze. Jej zaskoczenie było tylko tymczasowe. Susam prychnęła i wyciągnęła kolejny miecz. Trzymała dwa miecze i stała się nieporównywalnie potężniejsza niż wcześniej. Ujawniła moc szermierki w stylu Neo którą sam mistrz osobiście ulepszył. Wyraz twarzy króla był pełen zaskoczenia, zanim upadł. To dlatego, że zobaczył towarzyszy Susan biegnących korytarzem za nią. To był moment, w którym zniknęła nadzieja. Następnie wchodzi królowa królestwa Owergaret. Głos mężczyzny w średnim wieku odbił się echem w korytarzu. Pojawiła się nowa osoba. Jej piękne srebrne włosy były wygodnie związane, a pod sukienką nosiła spodnie. Był to strój przypominający nastolatki na ulicy. Mimo to była dostojna. Wynikało to z jej szlachetnego wyglądu. Hej, jestem Irena, królowa królestwa Overgaret. Grupa słana i król księg zwątpili w swoje uszy i na chwilę. Tom był zbyt frywolny, by można go było nazwać królową królestwa. Nie, nie chodziło tylko o frywolność. Czy z opóźnieniem zauważyła reakcję zdenerwowanych ludzi? Siwowłosa piękność uśmiechnęła się, niezręcznie i ponownie przemówiła. Jestem królową Ireną z królestwa Overgaret. Miło Was wszystkich poznać. Zopią. Dla grupy Susantom czy tożsamość srebrnowłosej piękności nie był ważne. Nie chcieli, żeby przeszkadzała w tej chwili. Przede wszystkim uznali, że po schwytaniu tego nieproszonego gościa lepiej wykonać późniejszą pracę. Nie mogli tracić czasu. Każdy z neoczerwonych rycerzy byłby w stanie ujarzmić tak delikatną kobietę w zaledwie sekundę. Sytuacja okazała się jednak inna niż oczekiwali. Gdzie się dotykasz? Siwowłosa piękność, która przedstawiła się jako królowa królestwa Overgaret, podciała szyję na oczerwonemu rycerzowi, który odważył się położyć dłoń na jej ramieniu. Czy masz złe myśli? Neo-czerwony rycerz upadł z bąbelkami krwi z powodu podcięcia gardła. Potem kolano srebrnowłosej kobiety uderzyło w twarz mężczyzny, który próbował wykorzystać moc run. bezlitosny cios skupiony wyłącznie na zabijaniu. To był naprawdę okropny widok. Jednak uczucie, które pojawiło się w myślach Susan i króla Xing było piękne. Stało się tak, ponieważ końce szalujących srebrnych włosów poczerwieniały od rozlanej krwi, tworząc iluzję rozkwitających płatków. Xing King, najpierw ci pomogę. Bum bum, pomogę ci. Kiwnięcie głową. Bezduszny król Xing po prostu skinął głową. Ta dziewczyna, jaka jest twoja tożsamość? Zmienił się priorytet Susan machała swoimi bliźniaczymi mieczami kiedy szmer srebrnowłosej piękności przeniknął jej usze. kto nazywa moją żonę dziewczyną jesteś dziewczyną to był moment w którym Susan zbliżyła się do srebrnowłosej piękności z kolegami za nią Susan wątpiła w swoje oczy to dlatego że miecz trzymany w rękach srebrnowłosej piękności nagle stał się czerwony gorący ogień który wyemitował dał Susan ostrzeżenie niebezpieczny spłonął długi korytarz pałacu uwaga tl dla tych którzy nie widzieli mojego posta zmieniłem boga wojny z Ratul na boga walki z ratul dotyczy to również jej ludzie zastanawiali się dlaczego Powodem wprowadzenia tej zmiany jest początek, kiedy po raz pierwszy ją przetłumaczyłem, tak naprawdę nie było opisu zeratula i wybrałem tłumaczenie z kilku opcji, które uważałem za najlepsze. Jednak w miarę postępów w kolejnych rozdziałach i większego zaangażowania Zeratun w historię, stało się jasne, że słowo wojna nie pasuje do roli, jaką odgrywa jako Bóg NP. Wszyscy jego wyznawcy, którzy chcą osiągnąć szczyt sztuk walki umiejętności bojowych, a nie cokolwiek zaangażowanego w wojnę armię, takie jak ARES. niechętnie zmieniałem ustalone warunki, dlatego do tej pory go trzymałem. Jednakże jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowe treści tym podobne. Przecinek Daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 1287. Susan była pełna talentu i entuzjazmu. Po prostu miała pecha. Gdyby tylko urodziła się w głównej rodzinie, gdyby rywalizowała na tych samych zasadach co Mercedes, byłaby przed Mercedesem. Hej iro. Susan niepokoiła się od lat. Mercedes i zdrajca Piaro, którzy zostali odesłani przez byłego cesarza. To śmieszne, że ta dwójka, mająca tyle niedociągnięć, co ich umiejętności, udawała wielkie mocarstwa w Małym Królestwie. Płomienie miecza kobiety, która twierdziła, że jest królową królestwa Overgaret, przetoczyły się przez długi korytarz pałacu. Króli kapitan straży byli zaskoczeni i zwinięci w kłębek, podczas gdy Susanina o czerwoni rycerze stali pewnie i stanęli twarzą w twarz z płomieniami. Dywan, który był spalony na czarno, wypełniał powietrze ostrym zapachem. Świecące rudy, które oświetlały korytarz, uległy zniszczeniu i straciły swoje światło. Kaszel, kaszel. Jak na ironię, intruzi stali się barierą. Dzięki stojącym na środku korytarza na i kapitan straży uciekli z płomieni. Otworzyli oczy i odetchnęli z ulgą. W polu widzenia pojawiły się plecy intruzów, żywe i zdrowe. Susan była bezpieczna bez żadnych ran, mimo że od frontu płynęły jej płomienie. Wszyscy mieli wokół swoich ciał przezroczyste niebieskie runy przypominające lód. Hej, tę pośledzona umysłowo królowa. A zawierające atrybuty są przeciwko nam bezużyteczne. Jeśli planujesz wierzyć tę niezwykły miecz, radzę natychmiast zrezygnować. W rzeczywistości Susan przeżyła kryzys. Zmieniłaby się w węgiel drzewny, gdyby runy aktywowały się zaledwie 0,2 sekundy później. Mimo to udawała, że się nie przejmuje. Była dumna ze swojej zdolności do szybkiego aktywowania run, więc nie było wstydu. Miecz ognistego smoka zadrżał. Mistrzu, czy to człowiek ślepy? Spojrzała na mnie i nazwała niezwykłym mieczem. Ona nie jest ślepa, jest tylko szaleńcem. Swoją drogą, jest to tarcza żywiołów wyższego poziomu. To zaskakujące. Grid pamiętał Susan. Była zdrajczynią, ale potępiła Piaro jako zdrajcę. Była szalona, ale jej statystyki były świetne. Dowodem było to, że przeżyła mimo uderzenia w czoło przez Piaro. HMMM. Niebieskie oczy Gridera rozejrzały się po obecnych. Neo-czerwoni rycerze, organizacja zdobyta przez arcymistrza po śmierci Ylendera. Fakt, że ci, którzy tylko podążają za arcymistrzem są tutaj. Oznaczało to, że arcymistrz również prawdopodobnie będzie im w pobliżu. Zgodnie z oczekiwaniami, jego celem jest spotkanie z pięciu seniorów. Arcymistrz szukał wygnanych bogów, znanych również jako pięciu seniorów. Chciał połączyć z nimi siłę, by ukarać bogów zachodu i oczyścić piętno siedmiu złośliwych świętych. W tamtym czasie Grit nie znał rzeczywistości pięciu seniorów, więc nie zdawał sobie sprawy z powagi sytuacji. Muszę to powstrzymać. Ale teraz już wiedział, spotkanie między arcymistrzem a piątką seniorów absolutnie nigdy nie może się wydarzyć. Nie wiedział, co zrobią chciwi Angbany, gdy pięciu seniorów przybędzie na zachodni kontynent. Po pierwsze, wojna między bogami nie powinna mieć miejsca. W chwili, gdy plaga, która spadła z nieba, uderzyła w ziemię, królestwo Overgeard i zachodni kontynent nie mogły być bezpieczne. Arcymistrz się myli. Pięciu seniorów bynajmniej nie było dobrych. Byli dalece od idealnych bogów, których pragnął arcymistrz. Bogowie zechodu, którzy byli tylko samolubni lub kierowali się instynktami, mogliby być lepsi. Grit spojrzał na księg kinga. Zrobiło mu się przykro, gdy zobaczył wychudzony wygląd. Powód, dla którego był w defensywie. Być może dlatego, że odrzucił prośbę arcymistrza o zorganizowanie spotkania z pięciu seniorami. Grit zapytał, czy brutalnie cię zaatakowali, nawet nie próbując mówić? Nie, to nie jest tak. Dali mi miesięczną łaskę. Jak się spodziewałem, zawahał się. Fundamentem arcymistrza była dobroć. Dlatego Grit miał nadzieję. Jeśli opowiem mu rzeczywistość pięciu seniorów i dobrze go przekonam, mogę zmienić zdanie. Grit zrozumiał sytuację i tym razem zapytał Susan, gdzie jest arcymistrz. Co? Susan zmarszczyła brwi. Dlaczego chcesz wiedzieć, gdzie on jest? Spotkasz go? Haha. Ha, musisz śnić. Wygląda na to, że musisz zostać trochę pobity. Mówiła ty? Odważysz się rozmawiać niegrzecznie ze swoją kochaną Iryna? Grid był wściekły z powodu grubiaństwa Susan, mimo że przedstawiał się od niechcenia jako królowa z przekładnią. Następnie wyposażył kolejno talschę i nadmierną koronę króla. Oczywiście tylko korona była widoczna dla ludzi. Co? Nosisz koronę nagle? Kukuku. Co? Ty? Protestujesz, że jestem niegrzeczny? Przypominasz mi, że jesteś królową? Oczy Susan błysnęły, gdy poruszała swoimi dwoma mieczami, jakby używała osełki. Nie przejmuj się tym, jak jesteś traktowany. Czy nie jesteś tylko królową małego królestwa? Szybkość uderzających o siebie mieczy wzrosła. Grid był kowalem i martwił się o miecze przeciwnika. Dwa ostrza zderzały się i za każdym razem, gdy się ześlizgiwały, przyspieszenia się kumulowało. Iskry rozproszyły się we wszystkich kierunkach i zakłóciły widzenie. Czy zamierzała użyć przyspieszenia, by wykonać atak z zaskoczenia? Normalna osoba pomyślałaby w ten sposób i stałaby się ostrożna. Robiąc to, zranił ostrza. Stało się to, gdy Grid niewygodnie obserwował ostrza, które zaczęły się łamować, ponieważ ocierały się o siebie. Ale już. Susan nie przegapiła momentu, w którym druga osoba była rozproszona. Wykorzystała przyspieszenia i ślizgających się ostrzy i rzuciła się do przodu. Był zbliżony do prędkości dźwięku. To była scena, która wydawała się niemal przesadzona. Zeskoczony atak Susan był tak szybki. Przekroczyła transcendentne zmysły Grida, które wciąż się rozwijały. Ramię Grida zostało przebite. ha! ha. Susan myślała, że im wygrała i machnęła drugim mieczem. Tkanina była rozdarta. Grid ledwo cofnął się i uniknął ataku, nieumyślnie odsłaniając swoje ciało. Oczy króla księg zadrżały. To niewytenowane ciało. Czy była mniej więcej po trzydziestce? Ciało królowej było młodsze niż oczekiwano i było równie piękne jak jej twarz. Biała skóra nie miała blizn, a skóra pozbawiona mięśni wyglądała na gładką. To oznaczało, że nie pasowała do pola bitwy. Nawet trzymanie miecza wydawało się przypłaczające. Więc czym była ta siła? Kółek. Susen jęknęła. Było to skutkiem uderzenia przezroczystego miecza królowej w nierwie jej lewej ręce, który właśnie przecinał powietrze. Co to za siła? Miecz nie mógł poradzić sobie z mocą miecza królowej z przekładnią i obniżył się. Lewe ramię Suseny naturalnie opadło i poczuła dreszcz w kręgosłupie. Straciła równowagę i kolano królowej z przekładnią uderzyło ją w twarz. Rozległ się skarbuza. Susan nie odniosła obrażeń krytycznych od jednego kopnięcia, ale była dość wstrząśnięta. Stało się tak dlatego, że niejasno mierzyła moc królowej za nadrzędnej. Jeśli chodzi o siłę, królowa z przekładnią była wyższa od niej samej. To bzdura. Susan trenowała przez całe życie. Jej okryte zbroją ciało miało silne mięśnie. Trenowała całe życie, ale straciła siły na rzecz kobiety o tak miękkim ciele. Nie mogła tego zrozumieć. Ogień wypełnił oczy Susan, gdy zacisnęła zęby. Wyciągnęła lekko ugięte kolana i wymachiwała bliźniaczymi mieczami. Dwa miecze, które poruszały się po różnych trajektoriach, były wspaniałe i nieregularne. To była esencja szermierki w stylu wajindza. Indza. To była umiejętność, z którą nawet nikt nie mogli sobie łatwo poradzić, nie mówiąc już o początkującym. Jednak w tym momencie królowa z przekładnią z łatwością go zablokowała. Susan rządził chaos. Nie tylko dlatego, że jej miecz był zablokowany. Ta osoba zaatakowała ją i zraniła, więc był to duży szok. Przed rewolwę wszyscy byli równi. Grid połączył linki, rozmawiał z Susan, która kaszlała krwią. W tym momencie rozumiesz, kim jestem, prawda? Zatrzymaj się i zabierz mnie do arcymistrza. Ta suka musiała zostać przekonana, by zaakceptować jakikolwiek wynik. W tym sensie Susan trudno było przyznać się do porażki. Była naturalnym geniuszem, który ciężko pracował przez całe życie. Dlaczego miałaby zostać pokonana przez inną kobietę, skoro otrzymała od darcy mistrza starożytne runy? To nie powinno się wydarzyć, chyba że świat był szalony. Hei iro. Starożytne runy unosiły się w powietrzu i przenikały ciało Susan. Jej koledzy obserwujący sytuację byli zaskoczeni. W końcu przekroczyła granicę. Runy były narzędziem, które stworzyło pewne zjawiska. Od użytkownika zależało, jak z niego korzystać. Jedną z metod było wchłonięcie go w organizmie. Runy, które przeniknęły przez ciało, dramatycznie wzmocniły kości, mięśnie lub rdzeńmany użytkownika. Pomogło im to wykorzystać transcendentną siłę lub magię. Problem polegał na tym, że wzmacniał many. Silnie wzmocniony many rozszerzył się i przeciążył organizm. Dlatego konieczne było dostosowanie intensywności tak, aby wzmacniało tylko część ciała. Jednak w tym momencie Susan wzmocniła many. Ustalono termin. W momencie, gdy ulepszanie się skończy, Susan nie będzie w stanie poradzić sobie z nadchodzącą burzą i prawdopodobnie zostanie zrujnowana. Nie był to zły wynik dla jej kolegów, którzy zawsze uważali Susan za obraźliwą dla oka. Zabijecie. W wyglądzie Susan nie było żadnej zmiany. Jednak wydzielała powietrze, które było na tyle groźne, że generowało intensywne fale powietrza. To jest jak zaczernienie. Grit po raz pierwszy w tej bitwie założył zbroję. Zbroja wykonana z ostatniego działa khana i oddech świętych bogów szybko okrył całe jego ciało. Wtedy ujawniono znaczenia wyglądu. Czarno-czerwona zbroja na grid sprawiała, że wyglądał jak złoczyńca. Tymczasem nosiła go Irene i mimo kolorów wyglądała jak boski paladyn. To był moment, w którym Grit, któremu przeszkadzały spływające podczas bitwy włosy, ponownie próbował związać włosy. Hap. Susan rzuciła się do Grid jak błyskawica. Stanęła przed nosem i machnęła mieczami cztery razy. Ten, król księg, wstał z miejsca, w którym siedział, przepowiedział, że królowa odniesie co najmniej poważne obrażenia i bez zastanowienia poleciał do przodu. Żona i jego dobroczyńcy nie było w porządku odwracać się od niej, gdy była w niebezpieczeństwie. Gdzie idziesz? Królowi księg udało się zrobić tylko kilka kroków. Nie mógł poradzić sobie nawet z jedną susan, nie mówiąc już o piętnaście neuratników. No ja wiem, ja wiem. Powiem ci, gdzie jest królestwo chwan, więc nie krzywdź niewinnych. Król księg walczył, gdy został złapany przez czerwonych rycerzy, ale to było bezużyteczne. Tak, powinieneś nam powiedzieć, gdzie znajduje się królestwo chwan. Najpierw zabije tę sukę. Nie ma sensu nazywać jej niewinną, kiedy najpierw wycelowała w nas miecz. Susan szydziła, chwytając za włosy upadła i królowej z przekładnią, tylko po to, by ją oszołomić. Przeładowana królowa, która powinna wykrwawić się na śmierć siedmiu dziur, wpatrywała się w nią z czystą twarzą. W jaki sposób? Drżące spojrzenie Susan pospieszne zbadało pierś królowej. Wtedy to zobaczyła. Zamiast rozerwać na strzępy, zbroja i na ramienniki były nienaruszone. Przeładowany. Nie było nikogo na świecie, kto nie znałby znaczenia słowa przeładowany. Byli tylko ludzie, którzy jeszcze nie doświadczyli mocy przedmiotów. Susan należała do tego ostatniego. Susan szybko wycofała się, przygotowując się do zbliżającego się kontrataku, gdy do jej uszu dobiegł cichy szept: Nie pozwolę ci się pocieszać. Runy odciśnięte na jej ciele zostały zdarte. Jej wzmocnione kości i mięśnie gwałtownie osłabły, a jej ciało straciło równowagę. W który rozrósł się do maksimum, skurczył się. Towarzyszył temu niewyobrażalny ból. Chłorak, chłorak. Susan przelała krew i potknęła się, jakby miała upaść, miała stracić rozum. To było zbyt bolesne. Jednak zniosła ten ból swoją wytrwałością i pragnieniem zabijania, ledwo trzymała dwa mieczeń w swoich drżących dłoniach. Odkryła, że królowa nadto żarnych idzie w jej stronę z bezinteresowną miną, jakby odrzucając ją jako zwykły obowiązek. Jej determinacja nie trwała długo. Z jej rąk wypadły dwa miecze. Nikt by w to nie uwierzył, ale to było prawdziwe. Mieczeń wypadły jej z rąk, jakby miały własną wolę. PN Płok ster. Puk puk Puk. Było to połączenie dwóch połączonych tańców miecza. Ciało Susan zostało roztrzaskane i zamieniło się w szary popiół. Grid nie mógł jej oszczędzić, kiedy miała zamiar zabijania skierowany przeciwko Irena. Nie miało znaczenia, czy była podwładną arcemistrza. Musiał z góry wymazać wszelkie przyszłe kłopoty. Grid wytarł krew rozpryskującą się na jego białych policzkach i zapytał sztywnych jak posągi na czerwonych rycerzy chcesz walczyć więcej? Nie, nie czerwoni rycerze, którzy opuścili jej imperium po buncie cztery. Księcia Edana, obserwowali kontynent z perspektywy trzeciej osoby. Zakwestionowali szybki rozwój królestwa Overgaret i byli szczególnie ciekawi, gdy zobaczyli, że nowa cesarzowa Basara zapewnia udogodnienia dla królestwa Overgaret. Przeładowany King Grit, Piaro i Mercedes, reputacja trzech gigantów była świetna, ale czy wielkie imperium miało sens, by pomagać małemu królestwu tylko ze strachu przed tymi trzema ludźmi? Neoczerwoni rycerze nawet żartowali, że Basara jest zakochany w królu z przeciążeniami. Teraz zdali sobie z tego sprawę. Wcale tak nie było. W królestwie Overgaret czaiły się potwory. Nadmierna królowa Irena była silniejsza od słynnego króla. Nie, była kimś potężniejszym niż Piaro i Mercedes. To była prawdziwa potęga królestwa Overgaret. Wpierw cofnijmy się. Neoczerwoni rycerze podjęli decyzję i pospiesznie odeszli. Grid nie zwracał sobie głowę ich. Sytuacja wyglądała tak, że nie było powodu, aby osobiście udać się do arcymistrza. On sam mnie odszuka. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treści i tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 1288. Jak mogę wyrazić swoją wdzięczność? Otrzymałem wielką przysługę. Król Księg przeszedł kryzys bezpiecznie dzięki gridowi i ukłonił się mu. Nie wyglądał na służalczego. Rzeczywiście był bardziej wdzięczny, że jego królestwo i ludzie byli bezpieczni, niż za uratowanie jego życia. Grid spojrzał na króla księg łagodnymi oczami i uśmiechnął się. Grid powiedział mu, od momentu, w którym walczył księki boga czarnego żółwia, jego wysokość, nadmierny król, już myślał o księki jako o krwawym sojuszniku. Naturą człowieka jest pomaganie sobie nawzajem. Nie ma potrzeby być zbyt uprzejmym. Sprzymierzenie z krwi. To było poza sojusznikami i bliżej członków rodziny. To było bardzo akcytujące dla króla Księg, który wiedział, że overgard King Grid przywrócił zapomnianego starego Boga i naprawił historię i królestwo. Jednak pojawiło się pytanie, które było trudne do rozwiązania. Nie wątpię, że jego wysokość, nadmierny król, pomógł Księg bez żadnych ukrytych motywów. Od czasów starożytnych bohaterami są ludzie, którzy praktykują sprawiedliwość. Mimo to trudno zrozumieć, dlaczego miałby opisywać Księga jako sojusznika krwi. Nic dla niego nie zrobiliśmy, więc jak możemy być sojusznikami krwi? Musisz patrzeć w przyszłość, a nie w teraźniejszość. Ludzkość musi pewnego dnia pracować razem. Wielkie demony piekielnej bogowie w niebie, na tym świecie jest zbyt wiele zagrożeń dla ludzkości. Kropka. Król księg osobiście spotkał się i doświadczył Yangbanów. Zgodził się z twierdzeniem królowej, że ludzkość musi współpracować. Wasza wysokość! Wasza wysokość! Na korytarz wpadły setki wojowników. Były to posiłki, które przybyły niecałe 10 minut po najeździe na pałac. Wydawało się to powolne, biorąc pod uwagę, że przybyli po tym, jak sytuacja się skończyła, ale biorąc pod uwagę wielkość pałacu, w rzeczywistości było odwrotnie. Ich przybycie było szybkie. Nawet bez gritu dałoby im się uciec z Kinkiem. Oczywiście byłoby wiele poświęceń. Grid zbadał twarzem wojowników i mówił dalej. Chcemy współpracować z potęgami Ksing, aby przezwyciężyć przyszłym wyzwania. Dlatego nazywa się to Sojuszem Krwi. Wasza wysokość, czy nie jesteś szczęśliwy? Jak to możliwe? Chętnie to przyjmę. Ksing był oczywiście silny. Zostało to udowodnione na wielu imprezach. Po prostu nie było miejsca na przeciwstawienie się transcendentom, takim jak Yangban czy Arcymistrz. Aby przeżyć, musieli na zawsze ukrywać się pod ochroną Czarnego Żółwia. Król Ksing nie chciał tego zrobić. Chciał stworzyć lepszą przyszłość, współpracując z królestwem Overgaret, którym przewodził transcendentny król Overgaret i odświeżająca królowa Overgaret. Jego pragnieniem i obowiązkiem było przynieść prawdziwy pokój swojemu ludowi. Królestwo Księgu tworzyło sojusz krwi z królestwem Overgaret. Dwa królestwa nie różnią się od rodziny. Dobry, grid był zachwycony. Najpierw było królestwo Ho, a teraz Księg. Udało mu się przekonać połowę z czterech królestw na kontynencie wschodnim. To było nie do pomyślenia, kiedy po raz pierwszy odwiedził wschodni kontynent. Jego ciężka praca została nagrodzona i uśmiechnął się, nie mogąc powstrzymać radości. Wtedy król księg okazał mu życzliwość. Wtedy przygotujemy bankiet na powitanie Waszej Wysokości. Najpierw zostaniesz poprowadzony do swojego pokoju. Proszę najpierw uwolnić się od zmęczenia podróżą. Dziękuję za uwagę. Grid nie tracił napięcia podczas rozmowy z królem. Aby przekonać króla, przemówił dopiero po dokładnym namyśle. Zwracał uwagę na swoje słowa i czyny, nie zapominając, że przemienił się w Irenę. Grid delikatnie położył dłoń na jego klatce piersiowej i ostrożnie pożegnał się z królem księg, wyglądającym dokładnie jak kobieta. Nie był jednak kobietą? Wariuje. Grid zmarszczył brwi, gdy dama dworu zaprowadziła go do pokoju dla wipów. Ubrania przygotowanej w pokoju były zbyt przewiewne lub zbyt odkrywcze. Była tam spódnica, która ciągnęła się na ziemię. i ogor jeden pokazujący klatkę piersiową i Hełong z bocznym rozcięciem pokazującym udo. Wszystkie były tradycyjnymi strojami księg, ale noszenie ich było dla grid bardzo uciążliwe. Jeśli założę to do jedzenia, dostanę do nich sos. Ubrania o mniejszej ekspozycji były tak szerokie, że wydawało się, że zmieściłby się w nich arbus. Hełg sam wyglądał najwygodniej, ale nie chciał go nosić, ponieważ talia i uda były zbyt odsłaniające Nie mogę pokazać nikomu pięknych noki na końcu. Jak wasza wysokość oczekiwała, arcymistrz jest w pobliżu. A tak przy okazji, wasza wysokość, czy zamierzasz się tak ubrać? Dlaczego ja nie mogę? Dla mnie to formalne ubranie. Grit nosił zbroję, tak jak podczas walki. Całe jego ciało było owinięte metalem, aby zminimalizować ekspozycję, z wyjątkiem szyi i twarzy. Nie było duszno. Grit prawie zawsze nosił zbroje. Po pierwsze, wszystkie jego przedmioty zostały zaprojektowane ergonomicznie, aby nie był niewygodne. A tak przy okazji, co robił arcymistrz? Piaro ukrywał się przez całą bitwę na rozkaz grida i śledził na oczerwonych rycerzy. Widział arcymistrza z daleka. Odpowiedział, czekał na obrzeżach miasta z osobą o imieniu Zibal Biorąc pod uwagę lokalizację, wydawało się, że blokuje odwrót księg Kinga Jego pracowitość nie dorównuje mu Tożsamość wielkiego mistrza Siegfeldstora była szóstym złem Zik miał grzech leniwca, tak jak wampiry, a jego działania miały na nich wiele ograniczeń Przez co trudno było mu bezpośrednio interweniować w pewne zdarzenia Jednak udał się bezpośrednio, aby zapobiec ucieczce księg Kinga To znaczy, że to ważne To było nieuniknione, kiedy o tym myślałem Z punktu widzenia Zinka spotkanie z pięciu seniorami było pierwszym krokiem do jego celu. To była sytuacja, w której musiał przezwyciężyć swoje lenistwo, nawet jeśli oznaczało to się szydłem wudo. Przyjdzie szybciej niż myślałem. W przeszłości arcymistrz próbował pozyskać grida, który był po stronie Lander'a jako sojusznika, a nie być wrogo nastawiony do niego. Wyglądało na to, że potrzebował mocy grida, a nie chciał zmiażdżyć grida. Wtedy byłoby łatwiej. Nadejdzie okazja, by go przekonać. Musiał powiedzieć arcymistrzowi, że z chwilą, gdy połączy się z pięciu seniorami, szansa na pozbycie się piętna zła na siedmiu złośliwych świętych przypadnie na zawsze. Wasza wysokość, czy jesteś gotowy? Tak. Grid był zdeterminowany, gdy był prowadzony przez damę dworu do sali bankietowej. Naładowana królowa, Zibel patrzył, jak na oczerwoni rycerze klęczą przed arcymistrzem, by donieść i wątpił w jego usze. Mówiło się, że kobieta, która przedstawiła się jako Irene, królowa narzędzi, podejrznęła Susan gardło z przytłaczającą siłą. Czy Irene nie ma siły bojowej? Irene była wielką celebrytką wśród graczy. Była pierwszą kobietą NPC, która poślubiła gracza. To wystarczyło, by stać się gorącym tematem. Była też bardzo piękna, więc wielokrotnie była wyróżniana. Co więcej, zgodne z publicznymi faktami, jej hobby obracało się wokół kwiatów. Mogła być córką księcia Stelima, ale podobno nie znała mieczy i magii. Czy czysty wygląd przeszłości był tylko grą? Nie, trudno było powiedzieć, że to była gra. Gdyby była potężną osobą, działałaby wiele razy, w tym broniąc Khana przed śmiercią. Jednak nigdy nic nie zrobiła. Raczej słuszne było stwierdzenie, że była słaba, ponieważ została porwana przez kościół Jaten. Więc nagle stała się silniejsza? Szczerze mówiąc, Overgaret Kingdom miało pod wieloma względami dobre warunki dostania się silnym. Były kije Mędrca, Mercedes i Piaro. Nazwani NPC, których trudno było znaleźć na całym kontynencie, wypełnili królestwo Overgaret. Uczone przez nich, można było stać się silniejszym Byłoby wspaniale, gdyby dodano elementy grid Nawet własny rodowód Irene nie jest zły Książę Stein był jednym z filarów Wiecznego Królestwa Zestawiając różne okoliczności, nie było nic dziwnego w tym, że Irene nabierała sił Nawet jeśli Nie rozumiem, jak stała się na tyle silna, by przytłoczyć Susan Runy, Zibel nie był w stanie opanować tej umiejętności z powodu ograniczeń poziomu Ale Susan była w stanie je umiejętnie wykorzystać Susan była wystarczająco pewna siebie, by porównać się do Mercedesa Obiektywnie wydawało się, że urosła do poziomu siedmiu książąt a jednak została zabita. Zibal był pełen wątpliwości. Wtedy arcymistrz zapytał go: Czy wynik jest trudny do zrozumienia? Tak, jest co dziwnego. To nierealne, że królowa z naciąganymi skrzyniami, Irena, może stać się tak silna w krótkim czasie, nawet jeśli wszystkie zasoby królestwa z naciąganymi skrzyniami zostały zainwestowane w jej wzmocnienie. Więc ona nie jest królową narzędzi. W rzeczywistości arcymistrz nie musiał zadawać żadnych pytań. Dokopał się do wszystkich ważnych postaci na kontynencie zachodnim i znał Irenę być może lepiej niż Zibal. Od początku był podejrzliwy. Wiedział, że królowa z nadużyciem nie może być silniejsza od susen. Więc kto to jest? Bluźnierce tam. Arcymistrz postanowił być zły. Był zdeterminowany, aby stracić jego, które zachował przez tysiące lat. Jednak w momencie, gdy podjął decyzję, był zaniepokojony i sprawy potoczyły się nie tak. To było nieprzyjemne. Wielki Mistrz zmarszczył brwi i spojrzał na pałac w oddali. Tymczasem Grip w pałacu królewskim. Będę miał rozstrój żołądka. Wyświadczał życia piękna. Arystokraci z księg byli bardzo uprzejmi i obawiali się potężnych umiejętności królowej z nadwyżką, ale wciąż przyglądali się jej wyglądowi. Oczywiście nikt nie odważył się pokazać swojego serca Większość z nich instynktownie lub wyłącznie pociągała kobieta o imieniu Irena i starała się tego nie okazywać. Problem polegał na tym, że Grid widział wszystko. Gdybym nosił Heon sam, byłby to wielki incydent. Nastrój Grida stał się subtelny i skomplikowany. Był zaniepokojony, gdy odkrył, że jego żona zawsze otrzymywała tego rodzaju uwagę. Może nawet w tej chwili ktoś się skusi. Mógł czuć się uspokojony tylko wtedy, gdy ją wezwał i trzymał przy swoim boku. Nie, to kompletna urojona zazdrość. Grit potrząsnął głową, stał się zdeterminowany i przemówił do Piaro, który był obok niego, Piaro, będę człowiekiem tak wspaniałym, że Irena nigdy nie będzie kuszona, by ode mnie odejść. Za wszelką cenę. Wasza wysokość. Oczy Piaro stały się mokre. Stało się tak dlatego, że jego suweren przyrzekł być wspaniałym mężczyzną, kiedy przybrał postać kobiety. Za każdym razem, gdy widzę waszą wysokość, czuję, że nie jest łatwo żyć na tym świecie. Reakcja Piaro sprawiła, że Grit poczuł się nieswojo. Zmarszczył brwi i zmienił temat, przedstawiając sprawę królowi Xing. Słyszałem, że w Young's uprawia się złote orzechy włoskie. Jeśli wasza wysokość jest w porządku, czy możesz mnie poprowadzić do obszaru sadzenia? Oczywiście. Król Księg pokiwał głową radośnie. Potem Mina Grida zesztywniała przy kolejnych słowach. Jednak słowo dorosły nie jest odpowiednie. Złote orzechy włoskie to roślina, która rośnie naturalnie i nie można jej uprawiać sztucznie. Co? To jest gówno. Sieć była zdenerwowana. Co? Tymczasem oczy Piaro zabłysły. Wydawało się, że płonie w nim poczucie wyzwania. Jeden podstawowa część garderoby Hanboku, tradycyjnego koreańskiego ubioru. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treść i tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 1289. To ciekawe, że tej rośliny nie można uprawiać, gdy wszystkie rośliny mogą być uprawiane, jeśli mają zapewnioną glebę, wodę i miejsce wystawione na działanie promieni słonecznych. Ich przywódcy prowadzili rozmowę. Wtedy nagle interweniowała ochroniarz królowej narzędzie i minę szlachty stały się okropne. Niektórzy ludzie błędnie myśleli, że tak właśnie królestwo Overgaard będzie traktować królestwo księg w przyszłości i westchnęli. Grit przeczytał ich wypowiedzi, aby wyeliminować nieporozumienia, przedstawił Piaro, to jest książę Piaro z Królestwa Overgaret. Służy jako wielki generał i rolnik. Jest najbardziej zaufanym i godnym zaufania przyjacielem króla narzędzi. W serce Piaro rosło w jego piersi. Najbardziej zaufany i niezawodny przyjaciel. Był szczęśliwy i podekscytowany wiedząc, że Grit tak o nim myślał. Buzbus. Piaro zacisnął zęby i otworzył oczy, by powstrzymać łzy, podczas gdy szlachta wpatrywała się w niego. Widzieli nieco przerażającą minę Piaro i myśleli, że był pewny siebie, ponieważ był wielkim generałem. Król Xing został już przedstawiony pierwej, aby uspokoić burzliwą atmosferę, przemówił po jednym toaście miałem zamiar przedstawić królową Irenę. Potem, po dwóch toastach, zamierzałem oficjalnie przedstawić Sirpiaro. Moim ministrom brakowało jednak cierpliwości, więc był zaawansowany. Przepraszam, Wasza wysokość. Proszę zrozumieć. Szlachta ukłoniła się i przeprosiła króla Xing, który zganił ich postawę. Nie wyczuwano żadnych pozorów. Wszyscy wyglądali na zbolałych, jakby byli haniebnymi grzesznikami. Wydawali się szczerze lojani wobec króla Xing. Był to świadectwo potęgi Xing Kinga. To moja wina. Zasługuje na karę, ponieważ sługa jest neganny, aby ingerować w rozmowy waszych królewskich mości bez pozwolenia. Piaro był także uprzejmy dla króla Księg. Drugą stroną był władca królestwa, z którym Grit osobiście zawarł krwawy sojusz. Okazywanie szacunku było naturalne. Król Księg uśmiechnął się i przedstawił Piaro z Księg. Jak powiedziała królowa, Sir Piaro jest szlachcicem, który posiada największą siłę militarną w królestwie Owergaret. Ministrowie, nie możecie ignorować Sir Piaro. Będę o tym pamiętał. Wasza Wysokość. Król Księg przedstawił Piaro ciepło, a szlachta odpowiedziała energicznie. Wszyscy odwracali się od rzeczywistości. Najwyraźniej słyszeli słowa królowej narzędzi, która przedstawiła piaro jako wielkiego generała i farmera, ale starali się uznać to za błąd. Grid potwierdził nieco smutną minę Piaro i cmoknął językiem. Czy powinienem przedstawić go jako ministra rolnictwa, a nie rolnika? Wtedy ludzie nie wątpiliby w swoje uszy. Tożsamość Piaro była rolnikiem i był bardziej zadowolony, gdy nazywano go rolnikiem niż księciem czy generałem. Grid poważnie myślał, że będzie musiał stworzyć stanowisko ministra rolnictwa dla działalności zagranicznej Piaro. Nagle w jego umyśle pojawiła się twarz administratora królika. Myślę, że sprzeciwi się podwyżce pensji Piero. Cóż, to było coś, co trzeba uzgodnić później. Grito trząsnął się z myśli i poprosił króla księg. chciałbym odwiedzić Las Orzechowy, gdy tylko bankiet się skończy. Niedługo będzie zachód słońca. Nie chcesz odpocząć przez cały dzień? Oczywiście chciał odpocząć. Jego kondycja fizyczna nie była dobra, ponieważ był przepracowany przez Piaro podczas podróży, a potem walczył, gdy przybyli tutaj. Nie chciał jednak tracić czasu, rozważając przyszłą wizytę arcymistrza. Zasadą rodziny królewskiej Overgaret jest nieodkładanie dzisiejszej pracy na jutro. Rzeczywiście, jakie to cudowne. Rozumiem. Poprowadzę cię. Wygląd lasu orzechowego był inny niż to sobie wyobrażano. Nie mógł się doczekać lasu pomalowanego na złoto, gdzie z drzew zwisały złote orzechy włoskie. Jednak zielony las był jak normalny las. Myślałem, że będą tylko złote orzechy włoskie, ale tak nie jest. Grit zbliżył się do złotego orzechu włoskiego, który miał około pięciu metrów wysokości i zmarszczył brwi, gdy sprawdził owoce na gałęziach. Całe widoczne ciało było otoczone zielonym ciałem, a nie złotem. Niczym nagra prawdopodobieństwa. Złote orzechy wydawały się mieć tylko prawdopodobieństwo powstania. To też było straszne prawdopodobieństwo. Dozorca użył pręta z dużym pierścieniem na jednym końcu, aby potrząsnąć jedną z gałęzi i kilka owoców opuściło na podłogę. Król księg podniósł jedną z nich i usunął mięso. Następnie pojawiło się nasionko orzecha włoskiego, otoczone twardą skorupą. Wyglądał jak zwykły orzech. Czy trudno jest zobaczyć złoty owoc? Wszystkie owoce są zielone. Gdy miąż zostanie obrany, kolor otoczki nasion będzie brązowy lub złoty, co określa wartość. Złoty orzech pojawia się co 300 owoców. To najgorsze. Oprócz tego, że był elementem prawdopodobieństwa, nie potrafił odróżnić złotego orzecha od zwykłego orzecha tylko na podstawie wyglądu. Nawet jeśli uprawa złotego orzecha włoskiego się powiodła, wydawało się, że zebranie złotego orzecha wymaga dużo siły roboczej. Oznaczało to, że będzie musiał wydać więcej pieniędzy, niż się spodziewał, nie było niczego za darmo. W przeciwieństwie do nieprzyjemnego wyrazu twarzy Grida, Piaro roześmiał się radośnie. Rolnicy będą mieli więcej miejsc pracy. Ach, myślenie Grida było zbyt ograniczone. Gospodarka przetrwała, dając ludziom miejsca pracy, ale był rozczarowany, że pieniądze zostaną natychmiast skonsumowane. Klawel zawsze była za to odpowiedzialna, więc nadal istnieje wiele niedociągnięć. Grit zdobył nową wiedzę, podczas gdy Piaro uważnie obserwował las. Przepaść między drzewami jest bardzo duża. Na pewno. Drzewa orzechowe miały między sobą odległość co najmniej 10 metrów. Rozstaw był dziwnie szeroki, biorąc pod uwagę, że drzewa miały około 4 lub 5 metrów wysokości. Piaro skinął głową z przekonaniem, gdy od czasu do czasu znajdował ślady martwych drzew. Nie może znieść spadku temperatury spowodowanego przez cień blokujący drzewo. To drzewa bardzo wrażliwe na zimno. Jeśli uschnę z powodu cienia, to jaką temperaturę należy utrzymać. Księg było ciepłym królestwem, w którym przez cały rok panowała wieczna wiosenna pogoda, jednak drzewo zamarzałoby umierało w cieniu. Myślę, że możesz wykorzystać temperaturę o świcie jako punkt odniesienia, odpowiedział zdumiony Gryt Piaro i dalej patrzył w ziemię. Była to ziemia z dużą ilością żwiru. HMM. Piaro wyjął łopatę i zaczął kopać, wywołując zewsząd okrzyki. To dlatego, że jego szybkość w kopaniu ziemi była jak ekspert, a nie wielki generał. Wydawało się, że prędkość kopania Piaro była większa niż 10 mężczyzn. Król księg to podziwiał: Jesteś tak uzdolniony i znajomy jak ludzie, którzy wczoraj kopali. Piaro musi być świetnym dowódcą, który buduje okopy na polu bitwy i służy jako przykład żołnierzom. Nie, po prostu codziennie wykopuje warzywa korzeniowe. Co? To było zanim król księgi i szlachta mogli zrozumieć słowa Piaro. Piaro krzyknął zdziwiony i wszyscy spojrzeli w dół na dziurę. Pojawiły się dziesiątki splecionych korzeni w oszałamiający sposób. Grit przechylił głowę. Korzenie urosły za długie, więc są splątane? Czy jest jeden z powodów, dla których odległość między drzewami jest tak duża? Nie, to nie to. Król księgi Piaro potrząsnęli głowami. Rozglądali się po dziesięć bliskich drzewach i mówili w tym samym czasie. Te korzenie nie są splątane. Jest połączony jako jeden? Można myśleć o tych dziesięć drzewach jako jednym drzewie. Aby przesadzić złociste drzewo orzechowoskiego, potrzebujemy dziesięć sadzonek, aby połączyć ze sobą korzenie. HMM. Grit niewiele wiedział o roślinach. Właśnie usłyszał wyjaśnienie Piero i chciał to zrobić. Król Księg zauważył, że Grit najwyraźniej nie rozumie powagi sytuacji i wyjaśnił ją to, dlatego trudno jest sztucznie rozprzestrzenić las złotego orzechowskiego. Samo zrobienie sadzonek jest niemożliwe. Dlaczego to niemożliwe? Jak widać, las jest już pełny. Wszystkie drzewa wypełniają las w odległości 10 metrów. Aby wyhodować sadzonki, należy wykorzystać pustą szczelinę. Zanim jednak sadzonki będą mogły rosnąć i łączyć ze sobą korzenie, winną w cieniu i stają się składnikami odżywczymi dla ziemi. Sadzonki rosną po miesiącu. Ich korzenie połączą się po kolejnych trzech miesiącach, więc sadzonki muszą wytrzymać 120 dni przebywania w cieniu. W rzeczywistości nie mogą wytrzymać dwóch miesięcy. Kropka. Atmosfera stała się mroczna. Złote orzechy włoskie były ogromnym źródłem dochodów, więc księg włożył wiele wysiłków w ich uprawę. Jednak uprawa złotych orzechów włoskich była praktycznie niemożliwa. Król popadł w depresję, kiedy to sobie przypomniał. Z drugiej strony, grypi i Piero nie ucierpieli. Kluczem jest stworzenie takiego samego środowiska, jak w królestwie Overegaret. Zgadza się. Ta część nie jest prosta, więc będę musiał nad nią popracować jeszcze przez kilka dni. Rozmowę Greedy i Piero wprawiła w osłupienie króla księgi szlachtę. Nie rozumieli, chociaż tak długo tłumaczyń, że nie da się zrobić sadzonek? Stało się to, gdy król księg próbował ponownie to dokładnie wyjaśnić. Niezrównana uprawa serca 4. Styl. Orka pola. Piero z wyrazem szacunku wyciągnął ręczne półki szybko przewrócił po bliską ziemię. Potem kontynuował. Niezrównana hodowla serca w pierwszym stylu siew. Zasadził w ziemi 10 orzechów włoskich i zakopał je. Klee 2. Styl. Szybki wzrost. To był cud. Na ziemi, która była pusta zaledwie kilka sekund temu, wyrosło 10 złotych drzew orzechowych. Wyraz twarzy króla księgi szlachty stwardniał. Luka, w której je zasadziłem, była za krótka. Korzenia splątały się, zanim się ze sobą połączyły. Dlatego nie potrafią prawidłowo przyswajać składników odżywczych. Podczas sadzenia sadzonki muszą być oddalone od siebie o co najmniej 5 metrów. Piaro wykopał ziemię i potwierdził korzenie sadzonek. Zgłosił to gridowi i zapisał w swoim zeszycie. To była bardzo fajna postawa dla osoby, która stworzyła niesamowity cud. Oszołomiony król księg ledwo zdołał odzyskać zmysł i zapytał: Sir Piaro, co właśnie zobaczyłem? Widziałeś sadzenie drzew? Nie, co? Jak drzewa mogły rosnąć w jednej chwili? Czy to magia zachodniego kontynentu? To nie magia, to rolnictwo. Kropka. Król księg był przywódcą milionów ludzi. Łatwo było ustalić, czy osoba przed nim żartowała, czy mówiła prawdę. Król dostrzegł poważną minę Piaro i przypomniał sobie słowa królowej narzędzi, których starał się uniknąć. Sir Piaro, który służy jako wielki generał i rolnik. Służy jako wielki generał i rolnik. Rolnik, nie mów mi. Piaro oficjalnie przedstawił się zaskoczonemu księgowi. Kingowi. Zgadza się, jestem rolnikiem. Był to moment, w którym legendarny rolnik przekroczył kontynent zachodni i zapuścił korzenie na kontynencie wschodnim. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treści tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 1290. Nie sądzisz, że się spać? Czy to naprawdę w porządku, jeśli nie zrobisz sobie przerwy? Słońce i deszcz to mój koc. Czuję, że leżę, nawet jeśli się nie kładę. Zapach trawy ziemi uspokaja mój umysł, a zmęczenie ciała w naturalny sposób zniknie. Praca tutaj jest dla mnie przerwą, legendarny rolnik wącha ziemię. Czy nadejdzie dzień, kiedy zapach żela zastania się dla niego aromatyczny? Wtedy jego wydajność pracy byłaby nieco wyższa. Grid mógł stać się tym najwyższym, ponieważ naturalnie miał takie myśli. Bycie najlepszym w grze było dowodem na to, że był bardziej pracowity niż inni. W czasie, gdy inni odpoczywali, stał sam i robił jeszcze więcej, aby stanąć na progu najwyższego. W tym sensie Grid zasługiwał na miano najwyższego. Nawet teraz był coraz bardziej chętny do pracy, mimo że był wyczerpany. Rozumiem. Zamierzam odpocząć. Słońce wkrótce zajdzie, więc zadbaj o to. Tak, Wasza wysokość na pewno przyniosę ci dobre wieści. Złoty orzech był potencjalnym stałym zwiększeniem statystyk z drugim najlepszym efektem po eliksirze. Uprawa złotych orzechów włoskich była marzeniem Grit i piaro chciał spełnić marzenie Grit. Wiem, że jestem ładna dla najmłodszych. Król Księg miał trzech synów: mieli sześć, siedem i dziesięć lat. Wszyscy zobaczyli Grita i zakochali się od pierwszego wejrzenia, domagając się małżeństwa. Grid wzruszył ramionami i wrócił do swojego pokoju. Następnie stanął przed lustrem. Widział Irenę, która lekko się uśmiechała. Z powodu delikatnych zmarszczek wokół oczu i głębokiego spojrzenia nie miała już wrażenia dziewczyny. Była skromna jako matka dziecka i silna jako rodzic dziesiątek milionów ludzi. Mimo to Grit wiedział, że piękna kobieta, której wizerunek odbijał się w lustrze przed nim, wciąż była delikatna i słaba. Grit mruknął, chwytając swój delikatny nadgarstek, zdecydowanie za wszelką cenę. Oddaje jej młodości życie bliskiej wieczności, pomógłby jej uniknąć samotności i strachu przed widzeniem, jak nigdy się nie zmienia. Grit obiecał, nie biorąc w ogóle pod uwagę pozycji i Wierzył, że Irena będzie zachwycona. Grid dostał gęsiej skórki, gdy patrzył w lustro. Okna były otwarte. Zauważył to dopiero, gdy wiatr rozwiał zasłony. Co? Był zdecydowanie zamknięty, kiedy po raz pierwszy wszedł do pokoju. Siatka wyglądała wszędzie w tym przystronnym pokoju. Kropka. Wnętrze było ciche, jak martwy szczur. Grid nic nie czuł ani niczego nie znalazł. Nawet jego transcendentne zmysły zamilkły. Czy to noc? Grid wydobył miecz oświecenia, który był przymocowany do urządzenia przyciągającego. Zapadła cisza, gdy skupił się na usłyszeniu intruza, który mógł się gdzieś ukrywać, podczas przyzywania miecza ognistego smoka za jego plecami. Krok, krok, krok. Odgłos kroków grida odbijał się echem w spokojnym wnętrzu. Tuż przed dotarciem do okna, Grid krzyknął, boże ręce. Sześć czarno-złotych dłoni wystrzeliło z otwartego okna. Wśród nich jedna ręka była szybsza od innych. Moment użycia umiejętności wzmocnienia dołączonej do trzymanej broni również był najbardziej zaawansowany. Grid, który planował dołączyć do boskich dłoni po tym, jak złapał intruza wiszącego na parapecie, nagle się zatrzymał. Ręce Boga po prostu poruszały się tam i z powrotem w powietrzu. Stracili swoje miejsce, ponieważ nie mogli znaleźć celu. Stało się to, gdy Grid czuł się zdenerwowany. Nadchodzi niebezpieczeństwo. Jego transcendentne zmysły wysłały mu ostrzeżenie. Mistrzu, za tobą! O krok spóźniony tego smoka krzyknął: Tuż za gridem nastąpiła ogłuszająca eksplozja. Kełuk, Grid cofnął się w pośpiechu i próbował dowiedzieć się, co się dzieje. Ledwo zniósł szum w uszach, który przeszkadzał mu w umyśle, gdy podniósł oczy i był świadkiem szokującej sceny. tego smoka nie był wyposażony i nie otrzymał efektu statystyk. Stał w obliczu katastrofy, z którą nigdy nie można sobie poradzić w pojedynkę. Zikwr żył miecz Sahary, a jego atak zdarzył się z mieczem ognistego smoka. Czy był w pokoju? Nawet Faker, który stał się lantierem, nie mógł otworzyć okna i wślizgnąć się do pokoju tak, żeby Grit tego nie zauważył. To dlatego, że poruszające się obiekty wydawałyby subtelny hałas, a przepływ powietrza się zmieniał, tak więc istniała granica poruszania się. Arcymistrz otworzył okno w krótkim czasie, gdy Grit patrzył w lustro i ukrył się w pokoju. Grit nie mógł go zobaczyć, nawet gdy patrzył uważnie, i pomimo swoich transcendentnych zmysłów, Grit nie mógł go wyczuć w takim stopniu nie było przesadą, że był najsilniejszym NPC rozpoznanym przez przewodniczącego Heolcho. Jeśli zabójca smoków Hoya, ten zwierzę mądrości był jednym z najwyższych transcendentów, Wielki Mistrz Siegfried zbliżał się do innego ostatecznego, Pogromcy Bogów. Jedynym powodem, dla którego nie udało mu się zostać Pogromcą Bogów, był grzech lenistwa. Grzech wyryty w nim przez Bogów sprawił, że Siegfried, zasnął, nie będąc w stanie zaangażować się w wojnę z bogami. Największy grzech został wyryty na nim spośród siedmiu złośliwych świętych, pokazując, że bogowie byli wobec niego najbardziej czujni. Gdyby wszyscy z siedmiu złośliwych świętych zebrali się i walczyli przeciwko bogom, bogowie mogliby zginąć. Stało się to, gdy myśli Gryda pogłębiały się. Miecz ognistego smoka nie był w stanie wytrzymać ciężaru kolejnego ataku arcymistrza i wpadł w ścianę. Trochę krwi popłynęło z oka Grida z powodu przechodzącego obok niego miecza ognistego smoka. W zmęczeniem oczach arcymistrza zabłysło jaskrawe światło. Nie uniknąłeś tego. Arcymistrz obliczył trajektorię, odrzucając tajemniczy miecz, który poruszał się sam. Został doskonale skłonione do przecięcia lewego oka potworowi udającemu królową przekładni. Jednak trajektoria miecza była nieznacznie odchylona z powodu niewielkich ruchów samego siebie. Potwór to zobaczył i nie uniknął miecza. Ta dynamiczna wizja, jest transcendentna. Umysł arcymistrza wirował szybko. Ręce i miecze, które poruszały się samoistnie, to były artefakty, które przypominały mu Overgaret King Grid. Tożsamość potwora podszywającego się pod królową na zbrojonych była prawdopodobnie. Kropka. Kaszl. Napięcie wewnątrz Grit Arcymistrz, czyli szóste zło, Zik. Zdumiewające było to, że pojawił się przed Gridem pół po incydencie, kiedy miał grzech lenistwo. Arcymistrz stał teraz w milczeniu i trudno było powiedzieć, o czym myśli, więc Grid stał się jeszcze bardziej niespokojny. W końcu Grid pierwszy otworzył usta, Fred Stor. Skąd nasz moje imię? Nie możesz spotkać się z bogami, którzy zostali wypędzeni. Kontrolują rasę ludzką według własnego gustu i mogą być bardziej przerażający niż bogowie zachodu. Skąd nasz mój cel? Oczy arcymistrza wpatrzone w Grid ponownie wypełniły się zmęczeniem. Przybył tutaj z pomysłem, że osoba, która zabiła Susan, nie może być królową z przekładnią. To już wyczerpało całą jego mentalną siłę. Był w trakcie wnioskowania o tożsamość potwora udającego królową narzędzi, gdy zdominowało go skrajne lenistwo. Grzech lenistwa, wyryty w jego duszy, wdzierał się do jego umysłu. Na końcu. To denerwujące. Ech. Po pierwsze, najpierw wywrócę. Incydent z arcymistrzem całkowicie ustał w nagły sposób. Jedyne, Co pozostało w arcymistrzu, to instynkt namierzania i pragnienie zmu. Zejdź z drogi. Ennie. Hej. Przyjdź i zobacz, co się dzieje. Jeśli ktoś coś powie, to powinieneś zareagować. Grid próbował złapać przechodzącego arcymistrza, kiedy potwierdził, jak wygląda w lustrze. Dopiero wtedy zrozumiał, dlaczego arcymistrz był wobec niego wrogo nastawiony Próbował zdjąć maskę ze skóry, ale arcymistrz już wyleciał przez okno Ach, cholera, nie można było na to poradzić Jeszcze nie chciał tego robić Grit smoknął językiem i wysłał komuś szept Co ty robisz? Cel szeptu był wyraźnie online Nie otrzymałem odpowiedzi, ale Grit nie był zdenerwowany Był przekonany, że druga osoba nie mogła się ignorować jego szeptu Było tak, jak się spodziewał Co? Dziwne było, że pojawiła się królowa z przeciążeniami Rzeczywiście, przybyliście razem na wschodni kontynent Wkrótce nadeszła niechętna odpowiedź. Tożsamość drugiej osoby to Zibal. Był jednym z największych konkurentów grid w przyszłości i dziś. Powiedz to arcymistrzowi. Jeśli nadal myśli o ludzkości, nie powinien ufać wygnanym bogom. Są gorsi od bogów zachodu. Kropka. Pomyśl o tym, w twoich eposach było coś, co krytykowało bogów wschodu. Kropka. Twarz grida była gorąca w chwili, gdy wspomniano o eposach. Szczerze mówiąc, grid nie czuł się zbyt dobrze, ponieważ eposy transmitowały jego sytuację, uczucia i komentarze na żywo do graczy na całym świecie. Za każdym razem, gdy myślał o posach w wiadomościach, budził się ze snu, kopiąc kołdrę. Wstydził się i chciał pozwać Asa za naruszenie jego prywatności. Zibal odpowiedział na milczącą sieć: Odrzucę Twoją prośbę. Nie mogę po prostu ocenić celu, słuchając Twoich jednostronnych argumentów. Po pierwsze, nie jestem w stanie doradzać arcymistrzowi. Po prostu przekaż moje słowa. Arcymistrz znów się nad tym, zastanowi, jeśli to ode mnie. Co? Zibal zadrwił. Arcymistrz był jednym z najważniejszych NPC w światopoglądzie Satisfy. Większość z dwóch miliardów graczy nigdy by się z nim nie zmierzyła. Teraz Grid mówił, że taki duży facet go posłucha. Oczywiście, relacje między arcymistrzem a Gritem nie są płytkie. Jednak to było za dużo. To była czysta arogancja. W końcu Zibal mógł się tylko śmiać i to zaakceptować. No dobrze. Muszę ci odpłacić za to, co zrobiłaś dla królestwa hakenów. Zibal przełknął te słowa i zapytał Grida, kto mu dziękuję. Zawarłaś sojusz krwi z Księgiem. Czy będziesz walczył dla króla Księg, jeśli arcymistrz do niego pójdzie? Oczywiście. Czy tak? Jeśli jesteś naprawdę zdeterminowany, powinieneś wcześniej ewakuować królową? Mogę nie być w stanie przegrać. ha! ha. Dziękuję za Radę. Jesteś naprawdę szalony. Tu nie wiesz, że nie jesteś w stanie się śmiać. Nie, naprawdę chcę ci podziękować. TSK. Rozmowa między dwojgiem ludzi wkrótce się skończyła. Następnego dnia słońce wzeszło na środek nieba, kiedy Zibal odwiedził arcymistrza, który właśnie się obudził. Zibal przemówił ostrożnie. Nadużony król mówi, że nie powinieneś ufać Bogom, którzy zostali wypędzeni. Kropka. Zgodnie z oczekiwaniami nie było odpowiedzi. Arcymistrz spał mniej niż dwie godziny dziennie i potrafił ignorować bezużyteczne słowa. Spełniłem swój obowiązek. Zibal poczuł, że uwolnił się od ciężaru wyświadczenia gridowi przysługi i już miał się cofnąć. Potem usłyszał głos. Rozumiem. Zibal był oszołomiony, gdy arcymistrz skinął głową na te słowa. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treść i tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić.